Witam wszystkich serdecznie w poniedziałkowej audycji projektu Infinitus. Dzisiaj będziemy rozmawiać o roli świąt w kulturze i tradycjach na Ziemi panujących. Przyjrzymy się różnym świętom, różnym tradycjom, różnym przekazom, skąd się wzięły, jaką wiedzę, jakie wiadomości ze sobą niosły. Jest ze mną dzisiaj Przemek. Witam, witam. Ewa Siembida. Witam serdecznie. I Monika. Wieczór wszystkim. I Kuba przy mikrofonie, jak zwykle. Witam Was serdecznie. Zastanawiam się, z jakiej strony właściwie należałoby ugryźć te wszystkie święta, więc może zacznijmy od tego, jaką rolę pełnią święta. Po co właściwie świętujemy, po co obchodzimy święta, czemu właściwie to służy, czy jest to tylko powielanie czegoś dla zachowania właśnie jakiejś pamięci o jakimś wydarzeniu, czy być może jest tak, że święta niosą jakąś wiedzę być może praktyczną. Ja tak się zastanawiając nad tym tematem, doszedłem do wniosku, że najlepiej by było, gdyby święta niosły nie tylko pamięć o wydarzeniach, ale właśnie gdyby święta zawierały przekaz, który byłby wiedzą taką uniwersalną, wiedzą, która w jakiś sposób jest związana z naszymi korzeniami, z podstawami życia, z podstawami jakimiś, być może nawet filozofii człowieka, ale takimi na poziomie uniwersalnym. Więc jak wy uważacie, czy święta to jest powód po prostu do stworzenia sobie jakiejś tradycji, którą można by kultywować i z którą można się utożsamić? Czy jest to właśnie taki element takiej ludowej dydaktyki i takiego właśnie zachowania tych podstaw, które gdzieś tam, prawda, każda kultura ma i te podstawy być może najbardziej nas w jakiś sposób wiążą z przyrodą, z naturą, z naszymi pierwotnymi poczynaniami jako społeczeństwa. Być może Monika coś zechce na ten temat powiedzieć? Tak, widzę, że się wszyscy zastanawiają, kto pierwszy. Więc najpierw trzeba byłoby sobie zadać pytanie, od jak dawna człowiek tak naprawdę celebruje różnego rodzaju święta. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach można takie święta i celebracje podzielić na takie chyba dwie kategorie. No, święta i celebracje te uniwersalne, o których mówiłeś, to wydaje mi się, że to są wszelkiego rodzaju poczynania, które mają na celu blokowanie człowieka w środowisku, w którym ewoluował, w świecie, w którym istnieje, w porach roku, w różnego rodzaju zjawiskach pogodowych, które są związane z tym, że człowiek jest istotą żywą i żyje pomiędzy żywymi istotami, które mają na niego wpływ. A drugą, tak wielką, myślę, może grupą świąt czy celebracji, to są wszystkie te, które wynikają z naszego ładunku cywilizacyjnego, czyli cała nasza historia. To są wszystkie te święta i te wydarzenia, które miały miejsce w historii, które dzisiaj pragniemy wspominać, celebrować, na przykład różnego rodzaju rytuały, które mają nam przypominać o tym, że ktoś lub ktoś zrobił dla nas coś, poświęcił się na przykład, czy miało miejsce jakieś wydarzenie, które zmieniło bieg naszego życia w biegu historii na przykład dla całego narodu. Więc myślę, wydaje się, że można je podzielić na takie święta naturalne i święta cywilizacyjne, jeśli można to tak określić, bo myślę, że wszystkich razem celebracji, świąt, różnego rodzaju rytuałów nie można wrzucić do jednego worka, dlatego że człowiek jednak mimo wszystko ten nasz cywilizacyjny pęd, który nas otacza, powoduje, że wiele rytuałów zaczyna tracić swoje znaczenie, a zaczynamy zdobywać zupełnie nowe, które są zupełnie oddzielone i zupełnie oderwane od rzeczywistości i jakby można powiedzieć, że sztuczne, nieprawdziwe. No, można powiedzieć, że to taki punkt matematyczny, który został sobie tam przez kogoś wyznaczony i powiedziane, że od dzisiaj będziemy celebrować to czy tamto.
Natomiast zupełnie nie ma się do tego, jaki sposób w naszych prawdziwych tych celebracjach, w naszych prawdziwych rytuałach, gdzieś tam pod spodem, na tej takiej bardzo pierwotnej poziomie istniejące celebracje, które były związane właśnie z siłami natury i z człowiekiem, który w tych siłach natury funkcjonował. No właśnie, ja tak się zastanawiając, widzę, że pierwotnie święta miały właśnie, tak jak powiedziałaś, naturę, były to święta pogańskie, jak to się mówi, czyli święta, które odnosiły się do cyklów, pór roku, zjawisk związanych z naturą, obserwacji ruchu ciał niebieskich i tak dalej. I to były święta, które no, były mocno osadzone w naturze i mocno związane z tym, co dana zmiana cyklu, zmiana pory roku na przykład, co ona ze sobą niosła. Także tego typu rytuały były no, uzasadnione tak naprawdę czynnikami, w których człowiek przebywał, w których żył, i w jakiś sposób łączyły go dodatkowo i podkreślały tę łączność właśnie z siłami natury. Natomiast później ja mam wrażenie, że po prostu być może podłapano to, co kultury pogańskie zaczęły. To właśnie ten kult sił natury, który wynikał z tego, że środowisko jakby dawało człowiekowi sygnały i człowiek na te sygnały odpowiadał, podtrzymywał je w jakiś sposób, rozwijał. Natomiast właśnie w późniejszej kulturze mam wrażenie, że po prostu przyjrzały się tego rodzaju świętom, tego rodzaju celebracji takich wydarzeń i niektórzy sobie pomyśleli, no dobrze, skoro ci ludzie cieszą się i świętują tutaj zmianę, na przykład przesilenie letnie, czy tam zimowe, czy tam wiosenne, więc skoro jest to powód do świętowania i jest to powód do takiego skupienia uwagi na tym wydarzeniu, więc być może my weźmy sobie coś, co jest dla nas ważne, coś, co jest dla nas istotne i co chcielibyśmy jakby postawić na tym piedestale i ustanówmy sobie z tego powodu święto. I tutaj oczywiście pojawiły się święta państwowe, wcześniej święta ustanawiane przez jakichś tam władców, królów i tak dalej, którzy postanowili jakieś wydarzenie właśnie w ten sposób upamiętniać i podkreślać jego wagę. To mogły być urodziny króla w jakimś skrajnym przypadku. Mogła być to jakaś zwycięska bitwa. Do dzisiaj zresztą wspominamy niektóre wydarzenia, takie jak bitwa pod Grunwaldem chociażby. Nie jest to być może święto jako takie, ale jednak jest to w tych kategoriach też troszeczkę pamiętane i rozpamiętywane. No i oczywiście święta, tak sobie myślę, że w pewnym momencie zaczęły pełnić albo rolę rozrywkową, albo rolę takiej kotwicy dla świadomości. Tutaj ta kotwica, podkreślmy sobie, że mogła być różnie wykorzystywana, ponieważ święto jakby, które jest powtarzane, w jakiś sposób nakierowuje naszą świadomość, więc jeżeli będziemy przykładowo przedstawiać jakiś tam fałszywy obraz wydarzeń, to ten fałszywy obraz wydarzeń może się naprawdę w kulturze mocno wryć i osadzić i potem przyszłe pokolenia będą no, nie do końca znały prawdę o tym, jak było, tylko właśnie na podstawie rytuału, na podstawie święta będą go tak, a nie inaczej pamiętać, więc ja myślę, że jest naprawdę kilka aspektów obchodzenia takich świąt. No, ja myślę, że lepiej można by było dla takiego przykładu właśnie święta, które ktoś powiedział, że należy celebrować i całe społeczeństwo jakby uzależnia praktycznie swoje życie od świąt i celebracji, to jest właśnie judaizm, dlatego że jak się przyjrzymy kalendarzowi celebracyjnemu kultury żydowskiej, to jest po prostu coś niesamowitego, dlatego że cały rok jest oparty o święta, które są celebrowane na podstawie pewnych mitów, pewnych historii, które są zapisane w Torze.
I cały rok zaczyna się od czegoś, co się nazywa 10 strasznych dni. To są dni pokuty, podczas których wszyscy Żydzi no, praktycznie no, biją się w piersi przez cały ten okres czasu. Potem są następują celebracje, które mają za zadanie uczyć nowych, młodych ludzi i celebrować, jakby opłakiwać zbezczeszczenie świątyni jerozolimskiej. Potem są kolejne dni następują, to już te następne na przykład 2-3 miesiące roku to jest celebracje związane z dniem wyjścia Izraelitów z Egiptu. Potem następuje nowy rok, który jest symbolem dnia sądu ostatecznego i w tym czasie na przykład niesie w róg barani, którego symbolem jest trąby, które mają za zadanie otworzyć tam niebiosa i spowodować, że wszyscy ludzie zostaną osądzeni przez Boga. I jest niesamowite, w jaki sposób cały rok żydowski jest tak naprawdę nieustannym, cyklicznym, na nowo opowiadaniem tej samej długiej, ważnej dla całego ludu historii. I w jaki sposób całe to kultowanie, cały ten rok tego rytuału powoduje, że religia judaizmu tak naprawdę nie zaginęła przez te wszystkie tysiąclecia, kiedy byli praktycznie no, bezpaństwowcami. Może dzięki temu właśnie, że ta religia została w taki sposób zaprojektowana i w taki sposób to wszystko zostało niesamowicie spójnie przekazane ludowi i jakby został on zmuszony do tego, żeby cały czas w kółko i w kółko opowiadać o tym samym. Może dzięki temu na przykład dzisiaj mają to, co mają, czyli mają swoją tożsamość religijną zachowaną po tak wielu latach. No z pewnością tutaj słusznie zauważyłaś to zastosowanie. Z jednej strony no, faktycznie pomaga to w podtrzymaniu kultury, a z drugiej strony tak patrząc również jest ta ciemna strona takich świąt i takiego kultywowania, a jest nią po prostu brak ewolucji. Jednak patrząc na dzisiejsze czasy, patrząc na przeszłość, jednak kultura i sposób myślenia, nasz sposób interakcji w społeczeństwie się zmieniają, i tutaj takie właśnie nurty religijne czasami pozostają, mam wrażenie, mocno w tyle, i nie wszystkie jednak te przekazy w sposób dosłowny ciągle w taki sam sposób traktowane i rozumiane, nie zawsze one niosą pozytywny ładunek, więc tutaj z jednej strony no, zachowanie kultury na pewno jest powiedzmy rzeczą pozytywną, natomiast no gorzej właśnie, kiedy okazuje się, że to jest taka pułapka, taki potrzask dla cywilizacji, ponieważ przekaz mówi to i to, on został jakiś czas temu zinterpretowany i to też należy sobie powiedzieć, że ktoś go zinterpretował. Czasami jest na nowo interpretowany, ale to tak też nie zmienia się bardzo szybko, więc pytanie nawet, czy interpretacja przekazu, który ma setki lat, może pozostać prawidłowa, bo przecież mamy różnego rodzaju, no nie tylko w judaizmie, generalnie mamy różne święta, które obchodzimy i na których temat niewiele wiemy tak naprawdę. Zdaje nam się, że dany rytuał znaczy to czy to, ale tak naprawdę on pierwotnie miał inne znaczenie i to znaczenie zostało przez wiatry historii zupełnie zmienione, odwrócone, nałożone coś na wcześniejsze rytuały i z tego coś innego zupełnie powstaje. Więc pytanie, czy właśnie to, co się ostało, czy to jest ten przekaz tego, co autor miał na myśli? No wiesz, to jest, myślę, że to jest zawsze kwestia wyboru tak naprawdę i to jest kwestia wyboru narodu, który decyduje się na to, że całe swoje istnienie, praktycznie wszystkie dziedziny swojego funkcjonowania chce oprzeć o religię. Bo dokładnie tak samo jest w religii muzułmańskiej. Jeśli spojrzysz na religie chrześcijańskie, no to one wszystkie są w miarę, no, można powiedzieć, że zlansowane, jeśli chodzi o wpływ religii na życie świeckie i odwrotnie. Natomiast w religii muzułmańskiej jest dokładnie tak samo, to jest ich wybór i to jest po prostu, trudno powiedzieć, czy to jest niechęć do negowania, czy do podważania autorytetów duchownych danych religii,
czy po prostu to jest jakaś swego rodzaju taka narodowa skłonność do tego, żeby być posłusznym i bardzo takim skłonnym do tego, by rzeczywiście no, celebrować coś, co jest z góry jakby narzucone lub nie zinterpretowane na nowo, bez jakby swojego własnego zdania na ten temat i bez woli do tego, żeby krok dalej ewoluować, zmienić ewentualnie coś, odrzucić coś, co już nie działa, przyjąć do siebie coś, co jest, coś, co napływa z czasem i z rozwojem cywilizacyjnym. No klapki na oczach nigdy nie są dobre. Z jednej strony przekaz pewnej wiedzy, tak mówiąc już szerzej w społeczeństwie, powinno się starać przekazywać rzeczy w sposób niezatarty i podtrzymywać to, więc tutaj święta i przekazy takie kulturowe pierwotnie podejrzewam, że miały takie intencje, natomiast tak naprawdę no różnie z tym bywa. Natomiast przypomniała mi się taka ciekawostka, że, bo przecież chrześcijaństwo wyewoluowało w dużej mierze z okolic judaizmu i islamu tak naprawdę, gdzieś tam z tego wzięło swoje częściowo podwaliny. I jak ktoś słusznie zauważył, gdzieś tam czytałem, ktoś taką zrobił żartobliwą dygresję, że pierwotnie Kościół chciał zaczerpnąć pewne rozwiązania, chociażby z judaizmu, jak zakaz spożywania wieprzowiny na przykład, zwłaszcza w okolicach pewnych świąt i tak dalej. Natomiast ponieważ chrześcijaństwo rozwijało się na przykład tutaj na terenie europejskim, gdzie byli poganie, Słowianie, więc trafiwszy po prostu na żarłocznych Słowian, którzy lubili spożywać wieprzowinę, no nie miało, jak się okazało, szans powodzenia z takimi pomysłami i dlatego właśnie ze względów na właśnie tutaj inną kulturę nie przyjęły się pewne rozwiązania. Jako taki czarny głos negatywny na temat świąt i tego, co teraz mówiłeś chyba. Chciałam zauważyć właśnie, że być może kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, właśnie te wszystkie święta, bardzo takie stare, gdzie było wszystko nakierowane na naturę, na człowieka, na poznawanie siebie, na łączenie się z naturą, to miało faktycznie sens i ci ludzie robili te wszystkie rytuały, bo wierzyli w to, bo kochali to, bo to było pragnienie uczestniczyć w tym i tak dalej. Niemniej w dzisiejszym świecie, z tego co obserwuję, to te wszystkie święta, które się obchodzi w różnych kulturach i nie tylko w chrześcijańskiej, która notabene, nie zgodzę się tu z Moniką, wcale nie jest niczym lepsza i mniej ekspansywna niż muzułmanizm czy judaizm. W dzisiejszym świecie ludzie po prostu robią te rytuały, bo w skrócie mówiąc, by tak mama powiedziała. I tak naprawdę nie przywiązują do tego młodzi ludzie zbyt większej uwagi. Po prostu idzie się do kościoła, idzie się na jakąś tam mszę, idzie się na taki czy inny rytuał i nawet nie wie, po co się idzie. Odstoi się tą godzinę czy półtorej, po prostu żeby mama się nie czepiała, albo żeby tata się nie czepiał, albo by tak kazali, bo tak otoczenie każe. Ale tak naprawdę niewiele osób zastanawia się, po co to wszystko jest, dlaczego to wszystko jest, co to ma znaczyć, do czego to ma prowadzić. A w gruncie rzeczy ci, którzy się zastanawiają i myślą, to odchodzą od religii wcześniej czy później. I od tych wszystkich właśnie religijnych rytuałów. I wtedy kreują jakąś tam sobie swoją własną, osobistą religię czy wierzenie i ewentualnie jakieś swoje własne rytuały, które zaczynają faktycznie wierzyć i które dla nich mają sens i cel. No właśnie tego chciałem dodać, że mimo wszystko te oduzależnienie od religii to przychodzi przeważnie z wiekiem, tylko że w niektórych kulturach i środowiskach to jest traktowane tak poważnie, przynajmniej w Polsce, bo po rozmowach z niektórymi osobami zauważyłem, że w Polsce tym bardziej święta są traktowane naprawdę bardzo poważnie,
porównaniu do innych krajów. I to przeważnie polega, weźmy na przykład święta Bożego Narodzenia, które polegają po prostu na tym, że rodzina się zlatuje, jedzą, piją i tak przez 2 czy przez 3 dni. Na dobrą sprawę na początku jest fajnie, ale już po jakimś dłuższym czasie, powiedzmy już po paru godzinach, już ludzie mają siebie dość czasami. I to się przerodziło już te święta w ogóle, one mają dla dużo osób, dla dużo rodzin takie bardziej może nie tyle co pozytywne, a takie męczące znaczenie, bo to święta, to te przygotowania, to tamto. I na dobrą sprawę tutaj świętowanie odbywa się dopiero wtedy, kiedy po prostu się skończą już te święta. One są po prostu stały się rutyną. No No, i ja śmiało. jak najbardziej się zgadzam z tym, że dzisiejsze święta, dzisiejsze rytuały są jak najbardziej spłycone i jak najbardziej oderwane od rzeczywistości z czasów, w których te rytuały pochodzą czy powstały. Ale mam nawet kilka takich przykładów, które pewnie graniczą z anegdotą. Między innymi na przykład całkiem niedawno temu jestem w pracy i widzę, że jeden z moich znajomych, który jest muzułmaninem, stoi na swoim stanowisku pracy i mruczy coś pod nosem. Więc zwróciłam uwagę na niego pierwszy, drugi, trzeci raz i wyglądało na to, jakby był prawie opętany, no bo właściwie nikt nie stoi w najbliższym otoczeniu, a on szepcze sam do siebie i wyraźnie tam zaczyna się kiwać powolutku i ja tak zwróciłam głowę z takim znakiem zapytania, podejrzewałam, że wyglądałam jak osoba, która była bardzo zdziwiona i gestem spytałam, czy on się modli i on powiedział, że tak i dalej sobie tam klepał te swoje regułki i to wszystko tam widać było, że to jest takie po prostu mechaniczne, ponieważ w tym czasie po prostu wykonywał swoją pracę ochroniarza, jak gdyby nigdy nic. Cały czas obserwował wzrokiem ludzi, którzy go mijali, jednocześnie cały czas klepał te swoje, bo ja w tym momencie to już nazywam to po prostu klepaniem modlitwy, bo to nie jest odmawianie modlitwy. Więc no, cywilizacja, w której żyjemy, powoduje, że ludzie nawet gdyby chcieli, albo gdyby mieli na tyle zacięcia, żeby naprawdę oddać się celebracjom i rytuałom, nie mają ku temu możliwości, ponieważ musimy iść do pracy, musimy wstać, musimy zarabiać pieniądze, musimy być, no nie musimy, ale no, dla większości ludzi musimy być zestresowani, musimy być bardzo głęboko pogrążeni w tej fizycznej sferze naszego funkcjonowania i to powoduje, że rzeczywiście, jeżeli pracujemy przez cały tydzień, zbliża się Wigilia i pracujemy jeszcze w dzień Wigilii, przychodzimy, chcemy jak najszybciej wszystko ugotować, to koniec końców siadamy po prostu przy stole, jesteśmy tak strasznie zmęczeni, że obecność osób, które co prawda należą do naszej rodziny, ale na przykład zjechały się z drugiego końca Polski, to jest po prostu w tym momencie kompletnie męczące i kompletnie wykańczające i człowiek się tylko modli, żeby już ta cała Wigilia, żeby pierwszy i drugi dzień świąt już najszybciej przeszły za nami, żeby po prostu pozmywać, posprzątać, usiąść i odetchnąć. I w tym czasie oczywiście trzeba wrócić do pracy. Natomiast całkiem z drugiej strony w sytuacji byłam świadkiem celebracji zaręczyn. No nazwijmy to zaręczynami pierwszego, potem zaręczynami drugiego stopnia i zaślubin pewnej hinduskiej pary, której jesteśmy tutaj znajomymi. Przyznam, że nie widziałam jeszcze grupy ludzi należącej do jednego wyznania religijnego, które byłoby tak niesamowicie oddane, z taką niesamowitą pełnią świadomości, z radością, z uśmiechem na ustach, po prostu no, moglibyśmy powiedzieć pełną gębą, temu, co miało miejsce właśnie w tych zaręczyn ślubin, ponieważ to może być dość do posłuchania, bo nie mamy zwykle możliwości znajdować się, być gośćmi na takich zaręczynach czy na zaślubinach. Zaręczyny miały miejsce przez pierwszy dzień, równo rok potem mają miejsce zaręczyny drugiego stopnia, podczas których przedstawiane są sobie rodziny osób zaręczonych i na trzeci rok po zaręczynach tego pierwszego stopnia następują zaślubiny. I mimo tego, że prawda, tematem głównym zaślubin czy zaręczyn jest para, kobiety z mężczyzną, to tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy są zabrani na te celebracje, są oddani rytuałowi składania hołdu świętej Ganeszy, czyli my znamy to bóstwo jako słonia z jednym rogiem.
to jest niesamowite, ponieważ na wszystkich tych trzech zebraniach, spotkaniach na początku było 400 osób, na drugim było około 700, a na trzecim już głównych zaręczynach było 1500 zaproszonych gości. To byli wszyscy ludzie, którzy praktycznie, może trzy osoby to byli Europejczycy, cała reszta to byli wszystko Hindusi. I Ganesha, czyli ta statuetka, która stała w całym centrum zainteresowania, była przez cały czas odwiedzana przez ludzi, którzy podchodzili, przychodzili, na przykład kładli owoc winogrona. Ktoś przynosił nakład kawałek chleba, odłożył ze swojego talerza i przyniósł dla Ganeszy. Całe jedzenie było tylko i wyłącznie wegetariańskie, żeby nie urazić uczuć bóstwa. Oczywiście Hindusi są generalnie wegetarianami, ale to jest też kwestia wyboru. Więc jedzenie było celebrowane tak jakby na wprost i postumentu, żeby Ganesza widziała, że wszyscy się cieszą, że mają na talerze, że są zadowoleni, że są szczęśliwi, że są bogaci, że mają obfitość i dobrobyt wokół siebie. I naprawdę przez te wszystkie trzy dni, na przestrzeni trzech lat, widać było wyraźnie, że ci ludzie poprzez swoje ślubiny celebrują obecność pewnego bóstwa, czy pewnego ducha, pewnej myśli w swoim życiu na co dzień. Bo to byli ludzie bogaci, byli ludzie bardzo zadowoleni z życia, szczęśliwi, zresztą to widać było po ich twarzach. I widać było wyraźnie, że pomimo tego, że była to zaślubiny dwojga ludzi, to tak naprawdę była niesamowicie intensywnie emocjonalna celebracja istnienia bóstwa na każdym kroku i w każdym momencie życia tych ludzi. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja tutaj staram się dać głos pozostałym osobom. Natomiast tak sobie pomyślałem jeszcze, nawiązując troszeczkę dygresją do tego, co mówiliśmy wcześniej, że to spłycenie obchodzenia świąt i spłycenie takiej kultury, ono ma dwa wymiary. W jednych państwach, co jest dla mnie bardziej zrozumiałe jest, kiedy spłycamy święto do poziomu rozrywki, tak jak mamy, nie wiem, niektóre święta w Stanach, niektóre święta, nie wiem, jak tam w Wielkiej Brytanii teraz jest z Bożym Narodzeniem na przykład, to może opowiecie, ale za chwilę. Natomiast spłyca się niektóre rzeczy do poziomu takiej czystej rozrywki, natomiast to mnie jeszcze nie dziwi tak naprawdę, natomiast bardziej mnie dziwi to podejście u nas w kraju, które można by powiedzieć, że z jednej strony mamy duży poziom bezmyślności klepania tych świąt, to znaczy robi się, bo tak po prostu tradycja każe i się to robi, bez głębszego wglądu. Oczywiście jednostkowo można powiedzieć, że jest inaczej, ale zazwyczaj jest to na zasadzie po prostu zwykła, powtarzana tradycja, bez zastanowienia, po prostu tak jest powiedziane, tak robimy i w kółko, w koło Macieja z jednej strony, a z drugiej strony właśnie jest to spłycenie, bo bardzo, tak jak Przemek powiedział chyba, jest to szalenie poważne traktowanie tych świąt. To jest takie na zasadzie, jakby to były sprawy życia i śmierci. To są takie rzeczy, że z tych świąt się zazwyczaj nie żartuje publicznie, że to są święta takie na zasadzie dużej powagi, a z drugiej strony właśnie one są powtarzane bezmyślnie, więc to mnie właśnie zastanawia, jak można połączyć to, że z jednej strony taki rytualizm odruchowy, taki bez zastanowienia, a z drugiej strony taka straszna powaga w tym wszystkim, bo przecież no nie sądzę, żeby tak naprawdę przekaz dowolnego święta, weźmy sobie tutaj czy Boże Narodzenie, czy zaduszki, czy Wielkanoc, czy cokolwiek innego, żeby sama powaga sama w sobie była kluczem do sedna tych świąt, więc nie wiem, jak tutaj są wasze obserwacje w tym temacie, czy się zgodzicie z tym, że jest takie mocno u nas takie poważne podejście, a z drugiej strony ile osób tak naprawdę
wie, co się kryje za świętami, skąd się różne tradycje wzięły tak naprawdę, bo przecież do czego za chwilę dojdziemy i o czym też chcę wspomnieć, przecież większość świąt chrześcijańskich obecnie u nas obchodzonych to są święta na bazie tradycji pogańskich, które są na każdym kroku po prostu powielone w tych świętach. To są tradycje pogańskie i tutaj jest śmieszna sprawa, bo chrześcijaństwo tak się z pogaństwem nie lubi w sumie. Przez wiele wieków starało się je wyplenić i w jakiś sposób przegnać, a dzisiaj mamy XXI wiek i większość tradycji, które mamy podczas Bożego Narodzenia, podczas Wielkanocy, to są rytuały stricte czysto pogańskie. I to jest po prostu ironia losu. Ile osób tak naprawdę wie, że, no nie wiem, symbolika jajka, pisklaka, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które traktujemy tak w kulturze chrześcijańskiej, że one są jej częścią, tak naprawdę są rytuałami pogańskimi, które chrześcijaństwu nie udało się ich wyplenić w czas i potem po prostu zostały włączone i nałożone na tą kulturę chrześcijańską, a wzięły się właśnie z wcześniejszych różnych rytuałów, które miały swoją jakąś podstawę jednak w tych siłach przyrody, o czym to za chwilę może powiemy dopiero. Myślę, że właśnie to, co zarzucasz, że to jest ironia, myślę, że to było celowe działanie chrześcijaństwa, bo tak naprawdę to była najlepsza droga na zdobycie popularności właśnie wśród pogan, czyli po prostu połączenie jak gdyby jednych rytuałów z drugimi, żeby pokazać, o zobaczcie, przecież to można też tak tylko troszeczkę zmienić i możecie w sumie robić tak, jak my chcemy, żebyście robili. Tak naprawdę nic więcej, tylko dobra polityka, przemyślenie sprawy, jak dotrzeć do klienta i pozyskanie go. Także nie wiem, czy to ironia, naprawdę myślę, że to było wszystko przemyślane i przewidziane. A ja tutaj się z tym właśnie do Także końca nie chcę zgodzić, nie zgodzę się. Przez pewien czas powiem ci, że również podzielałem taką opinię, że to właśnie w tym o to chodziło. Natomiast z tego, co tak przyglądając się przynajmniej budowie tych świąt i większości praktyk, które są na tych świętach, to wygląda na to, że chrześcijaństwo się po prostu przeliczyło, ponieważ tak naprawdę chciało nałożyć siebie nałożyć na te wcześniejsze święta i te wcześniejsze rytuały, a tak naprawdę to te rytuały i te wcześniejsze praktyki wzięły górę i właśnie zostały w głównej mierze przeniesione na późniejsze czasy. Czyli tak naprawdę chrześcijaństwo, co prawda, może się podpięło i może mówi, że pewne tradycje, że to są ich, ale tak naprawdę weźmy topienie marzanny na przykład, pogański rytuał, potem wymyślono coś takiego, nawet nie wiedziałem o tym, nie, dowiedziałem się niedawno, zrzucanie Judasza z wieży kościelnej. Generalnie chciano tym zastąpić topienie marzanny, natomiast akurat to się nie przyjęło i na przykład topienie marzanny przetrwało i jest w większości regionów nadal gdzieś tam praktykowane. Noc świętojańska, tak naprawdę noc kupały i wszystkie praktycznie związane z nocą świętojańską obecnie rytuały, obecnie te tradycje, to mają stricte naturę świąt pogańskich i niewiele udało się tutaj chrześcijaństwu zwojować, wręcz bym powiedział, że przyczyniło się do umocnienia tych starych praktyk, ponieważ dodało do tego troszeczkę swojej energii, ale tak naprawdę to te stare praktyki przetrwały, a nie w większości te chrześcijańskie propozycje. Tak samo mamy ze świętami wielkanocnymi, gdzie mamy tą właśnie wspomnianą symbolikę jajko, pisklak, to są pogańskie po prostu symbol nowego życia. I tak dalej, i tak dalej. To są po prostu rzeczy, które się zachowały i lepiej sobie poradziły niż różne praktyki w związku z na przykład
zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Kościół przez długi czas bardzo restrykcyjne posty proponował, ale ponieważ właśnie tutaj tradycje słowiańskie, tradycje europejskie, tradycje pogańskie raczej stawiały na ucztowanie, więc w którymś tam wieku Kościół musiał się wycofać i zniósł te takie restrykcyjne posty, jakie po prostu chciał zaproponować w tym czasie, ponieważ właśnie znowu wygrała tutaj tradycja pogańska, tradycja słowiańska, która miała większy jakby wpływ w praktyce na to, co ludzie praktykowali, co robili, niż znowu tutaj Kościół chciał zaproponować, więc tak naprawdę moim zdaniem Kościół może i się podpiął, może chciał w jakiś sposób nałożyć się na to, natomiast w praktyce wyszło zupełnie odwrotnie i bym powiedział, że nawet te święta chrześcijańskie przyczyniły się do zachowania kultury pogańskiej w bardzo, bardzo dużym stopniu. Kto wie, gdyby nie ten ruch, czy te rytuały by przetrwały, czy by zanikły z wiekami. Natomiast właśnie tutaj wbrew pozorom tak naprawdę Kościół moim zdaniem przyczynił się do zachowania tych pogańskich rytuałów i dał im dużo jeszcze, przedłużył ich żywotność w stosunku do tego, jakby było być może bez tego. Oczywiście to możemy tylko zgadywać. Ja powiem tak, na lekcji religii dowiesz się, że te rytuały czy święta, jakkolwiek je nazwiemy, bożonarodzeniowe, wielkanocne i inne, noszenie jajek i tak dalej, że to są po prostu rzeczy wymyślone przez chrześcijaństwo. Ale to nie będzie prawda, możemy, wiesz, że ci przerwę, możemy tak mówić, ale są pewne obiektywne wiadomości historyczne i możemy sobie zmyślać na lekcjach religii, co nie zmieni faktów historycznych i faktów wynikających z badań kultury i tak dalej, i tak dalej. I to wiesz, dla mnie to nie jest argument. To, że ktoś twierdzi inaczej, to jest... Mnie to po prostu nie rusza. Nauka jest tutaj nie do ruszenia. Ja nie kwestionuję tutaj tego, że było inaczej, bo wiemy jak było, tylko mówię, że po prostu Kościół jak gdyby właśnie zastosował swoją jakąś politykę, żeby się podpiąć. To samo, co ty powiedziałeś. I tylko dokładnie tyle. Tylko to... Kościół po prostu zachował te rytuały, ale jako swoje. I to było właśnie ich, to był taki ich podstęp generalnie, bo owszem, rytuały się zachowały, ale powiedz mi, ilu ludzi wie o tym, że to tak naprawdę są pogańskie rytuały? Na przykład... Zapytasz... A proszę, Monika, mów. Zapytaj się przeciętnego Polaka, żeby ci wymienił wszystkie pogańskie rytuały, jakim się oddaje przez cały rok. To ja sądzę, że naprawdę, jakbyśmy się zapytali takiego przeciętnego obywatela w wieku emerytalnym, to nie tylko, że zaprzeczyłaby taka osoba, że w ogóle oddaje się jakimkolwiek rytuałom pogańskim, to jeszcze na dodatek dostałoby ci się od grzesznika i od heretyka. I to jest oczywiście prawda, że osoby uświadomione, które są zainteresowane historią, socjologią, ewentualnie różnymi innymi dziedzinami humanistycznymi, powiedzą, że to jest oczywiste, że to jest prawda jak najbardziej i wymienią się jak najbardziej, się pokażą skąd co wynika i tak dalej, ale koniec końców przychodzi do tego, że kiedy przychodzi do uczenia naszych dzieci religii, to są wszystko celebracje chrześcijańskie i słowo pogańska, na przykład pogański kurczaczek nigdy w życiu nie padnie na religii. Natomiast jeśli człowiek swoją edukację religijną zakończy na szkole podstawowej, ewentualnie na lekcjach etyki czy religii w liceum, to może się okazać, że jeśli się tak nauczyciel lub katecheta dobrze przyłoży do sprawy, taka osoba może ma szansę nigdy w życiu nie usłyszeć, jakie są prawdziwe korzenie jego religii. I to jest przytyk do tego, że nasza edukacja, system edukacyjny tworzy sobie dokładnie takie jednostki, jakie chciałbym mieć stworzone. I jeszcze przy okazji można byłoby cofnąć się jeszcze do tego, co mówiłeś, że tak bardzo poważnie podchodzimy do świąt. Oczywiście, że tak, dlatego że gdyby Kościół katolicki, czy w ogóle jakikolwiek Kościół zamienił którąś ze swoich celebracji czy rytuałów na coś rozrywkowego, coś atrakcyjnego, coś przyjemnego, coś co nadawałoby nam jakąś taką wewnętrzną satysfakcję i poprawiało samopoczucie, to przestałoby mieć tą taką
sferę sakrum, tego takiego czegoś, czego o co należy dbać, czego trzeba się bać, czegoś, czego, o czym trzeba myśleć z jakimś tam, no nie wiem, bogobojnym podejściem. No i to jest między innymi właśnie taki wózeczek religii katolickiej, że wszystko musi być wzięte na poważnie, wszystko musi być odpowiednio szybko zakrzyczane i odpowiednio szybko przykryte określeniami, że to jest tylko i wyłącznie nasze chrześcijańskie, katolickie i żadne inne. No i jeżeli człowiek nie jest zainteresowany i nie ma okazji odkryć prawdy, no to dokładnie tak to będzie wyglądało. Więc teraz pytanie, czy wygrał chrześcijanizm, czy wygrała religia pogańska, bo to, że celebracje pogańskie trwały, to jeszcze nie znaczy, że jest im dobrze ze względu na to, że są po prostu nazywane innymi imionami. Jasne, a z drugiej strony tak, ja chciałbym tutaj też powiedzieć, że ja na przykład nie mam specjalnie tutaj do chrześcijaństwa wyrzutu, bo generalnie jest tak, że taka jest kolej dziejowa, że zawsze jakieś formy rytuałów związane z kulturą, z religią, ze świętowaniem, zawsze one zmieniały formę, były przekształcane i coś dodawane jest, coś jest odejmowane i tak dalej. Oczywiście byłoby fajnie, gdybyśmy przez tysiąclecia potrafili mieć niezatartą formę tego, co było, i najwyżej ustanawiamy sobie inne święto, a to święto wcześniejsze zostawiamy w spokoju, no i byłoby, powiedzmy, przyjemnie. Natomiast prawdopodobnie do dzisiaj brakłoby nam dni w roku kalendarzowym, żeby wówczas wszystko obchodzić tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast także to, że tutaj chrześcijaństwo swoje dołożyło, to jest no, naturalna kolej rzeczy, bym powiedział, i oczywiście też nie neguję samej tradycji chrześcijańskiej, która też jednak, pomimo że w rytuałach, w świętach ma jakieś tutaj u nas, w naszych regionach przynajmniej, podwaliny z tradycji pogańskich, to jednak sama w sobie też stanowi tradycję, prawda, i z tego typu rzeczami no, trudno dyskutować na poziomie, powiedziałbym, naukowym, ponieważ religia i przekonania i tego typu rzeczy rządzą się swoimi prawami. Chodzi w nich o wiarę, o to, jak się interpretuje samemu daną rzecz, a niekoniecznie właśnie o takie kulturoznawcze wycieczki ze szczegółami, co byśmy chcieli tutaj trochę uskutecznić. Także ja to doskonale rozumiem, że tak jest, natomiast jeżeli traktujemy coś bardzo poważnie, to byłoby fajnie, gdybyśmy wiedzieli, co to jest, bo to nie ujmuje tym świętom, nie ujmuje ani Wielkanocy, ani Bożemu Narodzeniu, ani innym świętom, nie ujmuje nic fakt, że one mają swoje zaczepienie i podstawy w kulturze pogańskiej, czy w jakiejkolwiek wcześniejszej kulturze. Przecież to wszystko się ciągnie od tysiącleci, tak jak sprawy chociażby potopu biblijnego mamy w różnych innych źródłach wcześniejszych, wspomniane są podobne historie, więc to mówi nam o jakichś wydarzeniach, o jakichś rzeczach, jakiś przekaz tam był. Natomiast można to różnie rozpatrywać. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Myślę, że z punktu widzenia być może to nic nie ujmuje tym świętom, ale z kościoła punktu widzenia to owszem ujmuje im bardzo dużo władzy. No teraz religia pogańska nie jest instytucją, więc tutaj nie ma konfliktu władzy. Być może kiedyś była to władza nad umysłami na zasadzie, że nowa filozofia, która wchodziła, wypierała starą i w jakiś sposób no, wtedy chodziło o powiedzmy pewne kierowanie ludźmi, natomiast w tym momencie już pogaństwo nie stanowi żadnego zagrożenia, moim zdaniem przynajmniej, jest tylko jakąś tam echem przeszłości, bym powiedział, po prostu. Być może jest wiedzą też troszeczkę praktyczną od tej strony, że jednak jest najbliższa znowu siłą natury ta wiedza i te rytuały są najbliższe siłą natury. I to jest może ich jednak cały czas zaleta, być może też ich przeżywalność jest w jakiś sposób z tym związana, natomiast jak to do tego jeszcze podejść, w sumie sam nie wiem. Znaczy, myślę, że...
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to, co powiedziałaś, żeby to tak trochę zdefiniować, co to znaczy, że pogaństwo odbiera władzę kościołowi chrześcijańskiemu, katolickiemu czy jakomukolwiek. Myślę, że to tak pozornie się wydaje, że dzisiaj pogaństwo jako takie nie zagraża religii, natomiast trzeba się dobrze zastanowić, co tak naprawdę wprowadza pogaństwo i czemu zaprzecza w religii chrześcijańskiej czy jakiejkolwiek innej. Ta czysta religia natury, przyrody i cyklów. Chodzi o to, Dokładnie. że w religiach monoteistycznych, właściwie tylko chyba tak naprawdę w monoteistycznych, władzę nad ludźmi sprawuje Kościół w imieniu, powiedzmy, jak tam brodatego dziadka, który siedzi gdzieś wysoko na chmurce. No i w momencie, kiedy pozwolimy na to, żeby to, co nazywamy pogaństwem, czyli oddawanie czci siłom przyrody, jeżeli pozwolimy na to i powiemy jako na przykład przedstawiciele Kościoła chrześcijańskiego, że przyjmujemy coś takiego jak najbardziej, będziemy mówić, że to jest prawda, że wszystkie celebracje chrześcijańskie mają swoje korzenie w pogańskich religiach, to znaczy, że tą rzeczy odejmujemy temu monoteistycznemu dziadkowi z brodą jego władzę i przekazujemy ją siłą natury. To jest sytuacja, w której tak naprawdę kapłani sobie bardzo, bardzo, bardzo tej przekazania władzy sobie nie życzą, dlatego że to oni tłumaczą, jak wygląda świat, ponieważ to oni wiedzą, jak funkcjonuje Bóg. W momencie, kiedy powiedzą: słuchaj, człowiecze, powodem, dla którego na przykład dzieje się na przykład wiosna, lato, jesień, zima, jest dlatego, że na przykład każdy kamień, każde źródło, każde drzewo, każdy strumień ma swojego ducha, swoją duszę, swoją jakąś energię i to powoduje, że to wszystko się pięknie ze sobą splata, to automatycznie, natychmiast, zupełnie, no, jakby można powiedzieć, dezaktywuje tą siłę władczą tego Boga, który został jak, tak jakby w religiach monoteistycznych ludziom narzucony. To jest oddanie władzy ludziom, którzy sami będą chodzić na przykład nad jeziorko i zapatrywać się w strumyczek, słuchać i zastanawiać się na przykład, jakie są powody, dla którego wstaje słońce, czy na przykład przychodzi wiosna, lato, jesień, zima. A to wszystko my wiemy, że to wszystko, przecież wszystko jest stworzone i kontrolowane przez Boga i nie powinniśmy absolutnie w to w żaden sposób mieć żadnego wpływu ani tego negować. Więc tak naprawdę myślę, że obawa kościoła chrześcijańskiego czy kościołów monoteistycznych wynika właśnie z tego, żeby nie oddawać władzy nad własnym życiem duchowym zwykłym ludziom, tylko żeby utrzymać tą zwartą, scentralizowaną władzę w kapłańskiej kaście, jakby na to nie spojrzeć. No i ja bym Oczywiście, tutaj. że o to chodzi, bo chodzi oczywiście o pieniądze, bo jeżeli odejdą ludzie od danej religii, czy to, tak jak wspominałaś, Monika, mówimy tu o każdej takiej dużej monoteistycznej religii, jest dokładnie to samo, to po prostu walka o władzę, o nic więcej. To nie chodzi o to, żeby zbawić czyjeś duszę, żeby pokazać komuś tak zwaną prawdę uniwersalną, czy przybliżyć kogoś do tak zwanego Boga. Tylko chodzi po prostu o to, żeby mieć kolejną owieczkę, kolejnego niewolnika, żeby po prostu wyznawał tą religię dla samego faktu podtrzymywania go w bardzo też i finansowy sposób. Ale ja bym tutaj częściowo się z Moniką i z tobą też Ewa zgodził, a częściowo bym to troszeczkę inaczej ujął, bo faktycznie święta związane z przyrodą, właśnie święta pogańskie, właśnie ten ich aspekt związku z przyrodą mówi nam jedno. Człowiek jako istota jest związany z otaczającym go światem, czyli ten świat przemawia do niego bezpośrednio, prawda? Bez pośrednictwa, jest częścią tej całości. Natomiast tutaj ja bym nie powiedział, że nie winiłbym monoteizmu jako samego pomysłu na system, bo można równie dobrze powiedzieć, że Bóg jest wszystkim, więc wszyscy mamy z nim taką samą łączność, więc tutaj znowu niekoniecznie jest potrzebna instytucja i pośrednicy. Kiedyś zresztą z drugiej strony zupełnie patrząc byli druidzi, którzy byli pośrednikami niemonoteistycznych religii, takich jak dzisiaj je znamy, tylko pośrednikami między siłami natury, więc może być to zupełnie w drugą stronę i z innej strony rozpatrywane. Więc sam monoteizm jako taki, ja bym go tutaj nie winił. Natomiast faktycznie słuszna uwaga Monika względem tego, że zagrożenie ze strony świąt pogańskich i tradycji pogańskich,
jest właśnie takie, że one przypominają człowiekowi o jego po prostu naturalnym kontakcie i przynależności do natury jako całości. Więc tutaj, jeżeli my się czujemy jednością i czujemy się zintegrowani z otaczającym nas światem w jego wszystkich aspektach, również tych powiedzmy bardziej eterycznych, bardziej takich mistycznych, ale otaczających nas, wynikających właśnie z sił natury, bo nie trzeba być geniuszem i super wrażliwą osobą, żeby zauważyć, że jeżeli pójdziemy sobie gdzieś tam na łono przyrody, zobaczymy niesamowite chmury, słońce, zachód, wschód słońca, jakieś tam warunki atmosferyczne, jakieś tam szczególne miejsce w przyrodzie, to my czujemy coś, nazwijmy to sobie, ponadnaturalnego, to znaczy, może to nie jest precyzyjne słowo, ale czujemy coś więcej, to znaczy mamy ten aspekt materialny, piękna materialny, ale z drugiej strony my zaczynamy czuwać, że jest coś tak naprawdę w tym wszystkim głębszego. I to jest taki bardzo naturalny odruch człowieka, który mówi nam, jesteśmy częścią całości, jesteśmy częścią tego, co nas otacza, a to, co nas otacza, jest czymś więcej niż tylko tą materią tak naprawdę. Stąd całe kultury pogańskie, moim zdaniem, się wykształciły, bo była to absolutnie naturalna rzecz dla człowieka i nadal jest. Natomiast pomysł z zastępowaniem i wypieraniem tych świąt, no faktycznie bym się zgodził, że jest zastępowaniem takimi syntetykami, które mają coraz mniej wspólnego z naturą człowieka, z naturą naszego kontaktu z otoczeniem, z przyrodą, a coraz bardziej te nowe święta miały w jakiś sposób nakierować umysł człowieka na łączność nie z naturą, a właśnie z instytucją. Że ta instytucja jest kluczem do właśnie jakiegoś tam głębszego przeżywania świata, więc tutaj faktycznie można powiedzieć, że ten konflikt interesów istniał i znajdujemy w tym momencie bardzo proste i logiczne i jasne wytłumaczenie zastępowania wcześniejszych rytuałów pogańskich nowymi, właśnie żeby zamiast łączności z naturą człowiek był nakierowany na konieczność łączności z instytucją, z pośrednictwem tej instytucji między nim a Bogiem. Tak samo weźmy sobie na przykład Wszystkich Świętych, Święto Wszystkich Świętych, które u nas było wcześniej świętem pogańskim znanym jako dziady. I tutaj nastąpiła taka bardzo subtelne, a tak naprawdę znaczące przesunięcie, ponieważ chrześcijaństwo zaproponowało czczenie wszystkich świętych, czyli świętych, czyli tych, których Kościół uznał za wyjątkowych, za wyjątkowo zasłużone dobre dusze, które powiedzmy spodobały się Bogu i powędrowały tam sobie do nieba, i modlimy się do wszystkich świętych, modlimy się ewentualnie o wstawiennictwo, nie wiem, dusz w czyśćcu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pierwotnie to święto było bardzo podobne, tylko że zwracano się nie do świętych, ale do wszystkich naszych przodków. I było to święto łączności naszej z naszą całą linią rodu, z naszym całym pochodzeniem, naszą całą głęboką, wielowiekową kulturą. To było święto zwracania się do przodków. I zachowano pewne rytuały, dzisiaj palimy znicze. Jest to pozostałość po paleniu ognisk, znowu w pogaństwie stosowane, co miało symbolizować, miało zachęcić, zaprosić dusze wędrujące, dusze przodków, żeby przybyły w dane miejsce, albo żeby się po prostu ogrzały, albo żeby wskazać im drogę, więc palono ogniska. Dzisiaj palimy znicze. I to przesunięcie znowu nastąpiło z czegoś naturalnego, czyli szacunek dla wcześniejszych pokoleń, dlatego, że my dzisiaj jesteśmy tutaj dlatego, że wcześniejsze pokolenia coś wypracowały i nasz jakby ród na poziomie duchowym, nazwijmy to sobie w ten sposób, coś osiągnął, więc my się do niego zwracamy, dziękujemy mu, być może chcemy zasięgnąć rady, być może chcemy w jakiś sposób
zaoferować swoją pomoc. Natomiast zastąpiono to właśnie czymś, co nakierowało znowu na instytucje, wszyscy święci, czyli ci, którzy zostali zatwierdzeni przez urzędników kościelnych i w całym tym kanonie, więc tak naprawdę jest to kolejny przykład tego, jak subtelna zmiana tak naprawdę niesie ze sobą dużą zmianę w znaczeniu, w wydźwięku tego, co się obchodzi. Patrz, Kuba, co w tej chwili dzieje się w kwestii święta Wszystkich Świętych i Halloween w Polsce. Jak niesamowicie tacy niezdrowo podnieceni są księża katolicy, jeśli chodzi o celebrację. No to jest raczej jak rozrywka, jak święto Halloween 31 października. To wydaje się jakby taka cywilizacyjna nakładka, która już w ogóle dla nas, dla Polaków, wydaje się już kompletnie sztuczna, no bo z roku na rok coraz bardziej intensywnie wchodzą 31 października w nasze życie jakieś potwory, dynie i wampiry i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Kościół katolicki bardzo się niepokoi, że straci swoją wypracowaną, no jakby na to nie spojrzeć, wypracowaną tradycję święcenia pamięci wszystkich świętych, a wśród zwykłych ludzi wszystkich zmarłych. Natomiast to też jest tak, że jeżeli młody człowiek, który, ja po części trochę ja to rozumiem, ten ich niepokój, ponieważ to powoduje, że szacunek i pokora w śmiercią jako taką przestaje mieć takie ogromne znaczenie i zaczyna troszeczkę banalizować cały problem, dlatego że młoda osoba, która wyrośnie już w świecie, w którym no tam rodzice jutro zapalą znicz, dobra, ale najważniejsze, że ja się dzisiaj poprzebieram, to powoduje, że to banalizuje tą taką chwilę zamysłu nad tym, że wszystko gdzieś odejdzie, że wszystko przeminie, że wszystko zamieni się w proch i w pył i takiego... Bo tak naprawdę o co chodzi w tych świętach, to jest to takie memento mori. Pamiętaj, że jesteś, ale możecie nie być. I byli tacy, którzy sądzili, że będą, a już ich nie ma. Pozwól, że tutaj jeszcze wejdę ci w słowo, bo bardzo chciałbym, coś mi się przypomniało ważnego w sprawie też tego, co mówiłem wcześniej. I w tym całym kontekście, jak to pewne rzeczy są wypierane, zastępowane przez pomysły z chrześcijaństwa, a potem okazuje się, że rytuał pogański jest bardziej jakby zakotwiczony i on lepiej się sprawdza. No, na przykładzie Wszystkich Świętych właśnie chrześcijaństwo zaproponowało Wszystkich Świętych i żeby się na tym skupić, a ludzie znowu kultywują bardziej to w takim kontekście, w jakim proponowało pogaństwo, czyli my jednak przychodzimy i głównie myślimy o tych rodzinach, o tych właśnie swoich rodach, o swoich przodkach, czyli znowu pomysł, który miał po prostu przekształcić to święto zupełnie w kierunku Wszystkich Świętych, tak naprawdę nie dało się tego, co wcześniej było w dziadach i we wcześniejszych, prawda, kulturowych praktykach, nie dało się tego wyplenić. Wręcz przeciwnie, to nawet w tym momencie funkcjonuje i funkcjonuje, bo po prostu jest w jakiś sposób, no nie wiem, jednak tak jak podejrzewam, że ta intuicja w człowieku jednak jakoś tam się ostała, że intuicyjnie jednak pewne rzeczy bardziej preferujemy niż inne, że jednak jest coś takiego. Tak samo wcześniejsze święta, dziady, nie dziady, tego typu, mówimy tutaj o święcie zmarłych generalnie, zasadzały się też na tym, że ludzie przynosili podarki, ofiary na groby, na grobowce i składano je, żeby w jakiś sposób pomóc tym zmarłym. Zastąpiło to oczywiście chrześcijaństwo pomysłem daj na tacę, daj nam mszę za zmarłego. W tym momencie jest to znowu to, co było wcześniej, to znaczy wcześniej przynoszono na grób jedzenie, jakiś tam podarek, teraz po prostu dajemy na tacę, żeby w jakiś sposób zapewnić prowadzenie i opiekę tym zmarłym swoim przodkom i duszom, więc podobieństwo jest oczywiście uderzające i oczywiście subtelna różnica jest taka, że w tym momencie jedzenie się na grobie nie marnuje, ale pieniądze trafiają i są spożytkowane przez instytucje, więc to tak po prostu z czysto praktycznej perspektywy to wygląda. Natomiast chciałem też odnieść się do
do Halloween, bo jestem bardzo ciekawy, nie wiem, czy ktoś z Was ma po prostu jakąś głębszą wiedzę na temat Halloween, natomiast z mojej perspektywy faktycznie miałem małą styczność z tym świętem i z tą kulturą, natomiast mi się wydaje to naprawdę strasznie, strasznie spłycone i owszem, tutaj Kościół może się obawiać, że odciąga mu wpływy w jakiś sposób, to święto oczywiście, że odciąga, natomiast jest to już w ogóle w tym momencie taki ostateczny moim zdaniem upadek kultury, tak mi się on przynajmniej jawi, bo wcześniej mieliśmy święto oparte na jakichś tam tradycjach pogańskich, tradycjach związanych z naturą, jakimiś naturalnymi zachowaniami. To zostało zaproponowano wyparcie tego na rzecz instytucji i zatracono częściowo, przynajmniej to w takiej formie zaczęło zatracać jakby naturalną, wcześniejszą formę, ale jeszcze przy okazji tej instytucji, powiedzmy, służyło celom instytucji. Natomiast Halloween jest w ogóle już krokiem ostatecznym w dewaluację święta, bo służy wyłącznie sprzedawaniu gadżetów i po prostu takiemu bezmyślnemu zabawieniu się, więc ja wiem, że Halloween też posiada swoje podstawy w kulturze, gdzie miało to głębszy sens, natomiast ten wizerunek Halloween zachodni, ten taki komercyjny, no jest dla mnie, szczerze powiedziawszy, straszny po prostu. Jest to tragedia, nie wiem, no. To znaczy, ja ci powiem tak, nie zauważysz i nie wyczujesz tego czysto pogańskiego, pięknego rytuału, jeśli będziesz go widział z perspektywy osoby, która mieszka w Polsce i będziesz widział tylko właśnie tą taką komercyjną nakrętkę na kupowanie kostiumów i rozdawanie słodyczy. Dlatego, że kiedy jesteś tutaj w Wielkiej Brytanii i słuchasz i są prawdziwe korzenie Halloween, jak się o tym mówi, jak rozmawiają o tym dzieci, to jest właśnie takie piękne, pierwotne pogańskie święto, bo o co chodzi? Zakłada się, jakby poganie zawsze twierdzili, że w tym czasie, tego dnia, tej nocy, z 31 października na 1 listopada otwierają się portale, przejścia pomiędzy wymiarami, pomiędzy rzeczywistościami, pomiędzy światami, w których żyją inne istoty niż my. Jakby te zasłony pomiędzy światami stają się cieńsze i wszelkiego możliwego rodzaju istoty zaczynają krążyć pomiędzy nami. Wszystkie te małe bożki, młode boginki pogańskie ze wszystkimi najbardziej negatywnymi istotami nagle przez tą noc funkcjonują na tej samej płaszczyźnie rzeczywistości co my. I ta rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy człowiek przebiera się, ustraja swój dom w jakieś tam miejsce nawiedzone, ewentualnie stawia na przykład zapalone dynie i tak dalej. Chodzi o to, żeby zasugerować tym istotom, które w tym czasie błąkają się po ziemi, że to jest dom, który już jest zajęty przez takich jak ty i w ten sposób nie musisz być zainteresowany nawiedzaniem naszego domu, ponieważ ten dom już jest zajęty przez jakiegoś tam ducha, ewentualnie jakiegoś tam sukuba, inkuba i jakiegoś tam innego potwora, wampira. Więc tak naprawdę Halloween ma taką głęboko pogańską funkcję ochronną, ponieważ ludzie, którzy przebierają się w te stroje, udają duchy po to, żeby włączyć się w ten tłum i nie być jednocześnie zaatakowanym przez istoty, które mogłyby czyhać na jego duszę, na jego energię, na jego życie, ewentualnie na różne inne czynności i funkcje. I jak się dobrze tak zastanowisz, to właśnie o to chodzi. To jest bardzo pierwotne, bardzo pogańskie i bardzo takie odpowiadające temu, w jaki sposób kiedyś się myślało o rzeczywistości. I w Wielkiej Brytanii jest tak, że rzeczywiście idzie się do sklepu, kupuje się kostiumy, kupuje się cukierki, ale dzieci są informowane o tym, że taki jest prawdziwy sens Halloween i że jeżeli się nie przebiorą, jeżeli nie będą udawać takich samych istot jak wszystkie inne istoty we wszechświecie, to swego rodzaju może im stać się krzywda, ewentualnie mogą wystawić się na zagrożenie. Więc to tylko takie pozornie wydaje się, że to tylko i wyłącznie chodzi o komercję i o wydawanie pieniędzy, ale w rzeczywistości jest w tym coś i jest to coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jasne i to jest, faktycznie przypomniałaś mi, że przecież to w ogóle
w pogańskich przekazach i no, w neopogańskiej oczywiście też, bo teraz mamy neopogaństwo, czyli takie pogaństwo dostosowane do czasów współczesnych, ale jest to wielokrotnie już w bardzo starych tradycjach powtarzane, że w tym momencie, co mamy, mamy Halloween, czy tam Wszystkich Świętych, zaczyna się tak naprawdę ten okres takiej nocy w pewnym sensie symbolicznej, zaczyna się zima i dopiero na wiosnę wraz bodajże z wiosennym przesileniem ten okres się kończy i ten okres zimowy jest traktowany jako taka forma nocy, forma takiego czasu, gdzie właśnie różnego rodzaju duchy i takie siły chadzają sobie po świecie i jest ta granica cieńsza. Czyli ten okres, no, Halloween rozumiem, że no, musi trwać krótko, bo nie będziemy przez pół roku chadzać w takich strojach, ale generalnie taka jest idea i że faktycznie coś takiego występuje. Fajnie słyszeć, że jest tam troszeczkę opowiadane takich historii, bo oczywiście to też należy traktować z przymrużeniem oka, że przebierając się za jakiegoś wampira, inny wampir się nie połapie, ale tak jak ktoś tutaj napisał na czacie, że to jest po prostu też próba takiego oswojenia śmierci, oswojenia zaświatów, oswojenia tego życia pozagrobowego, a to jest akurat bardzo dobra rzecz, bo przecież wiemy doskonale, że współczesna kultura w większości tak naprawdę zaczęła jakby uciekać i od tego tematu, że śmierć, starość to jest takie coś, o czym nie bardzo chcemy mówić, nie bardzo chcemy to znać, a właśnie tego rodzaju święto miało właśnie w jakiś sposób no, połączyć człowieka ze świadomością, że istnieją zaświaty, istnieją różne inne miejsca, do których trafia się też po śmierci. Więc ten aspekt taki dydaktyczny tutaj istniał, a na ile on zostaje w formie komercyjnej, no to wiadomo, że różnie bywa, natomiast no, myślę, że mimo wszystko nawet w formie komercyjnej coś z niego tam jednak zostaje. Zawsze to lepiej, jeżeli pomyślimy o istnieniu duchów i różnych innych światów, niż gdybyśmy w ogóle w tym kierunku nic nie myśleli i się nigdy nad tym nie zastanowili. Mi się wydaje, że każdy, kto mieszka za granicą, szczególnie no w krajach tutaj Europy Zachodniej, przyzna ci, że kiedy w Polsce mówi się o komercyjnej twarzy świąt wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia, czy jakichkolwiek innych, tak naprawdę nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, jaką skalę komercyjność w tym wypadku może przyjąć. To jest po prostu skala niewyobrażalna, dlatego że my jeszcze w Polsce bardzo sobie cenimy Wielkanoc i jest wiele osób, które znam, które nawet bardziej cenią sobie Wielkanoc niż Boże Narodzenie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są wzorce, jakie są pierwowzory myśli przewodniej Wielkanocy i je celebrujemy. Sprawia to nam przyjemność, jest dla nas symbolem nowego życia, nowego początku, wiosny, odrodzenia i tak dalej. Natomiast jeśli zastanowicie się i zdajcie sobie sprawę, że w Wielkiej Brytanii ja myślę, że nie wargi minę z prawdą, jeśli powiem, że 90% Brytyjczyków na pytanie, o co chodzi w Wielkanocy, chodzi o to, żeby jeść czekoladowe jajka. Bo oni, ładnie, tutaj nie ma kurczaczka, tu nie ma malowania jajek, tu nie ma celebracji koszyczka i pójście na przykład do kościoła, żeby te jajka poświęcić, żeby je zjeść jako coś poświęconego, coś uznanego za symbol nowego życia. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie iść do pracy, żeby troszkę dobrze pojeść przez te parę dni, co też tak czy inaczej w porównaniu z polskim jedzeniem, polskimi mazurkami, sałatkami i makowcami, innymi rzeczami, to w ogóle nie ma się jak do drugiego przystawić. Chodzi o to, żeby kupić największe puste w środku czekoladowe jajko, zapakowane w sreberko, zapakowane jeszcze dodatkowo w pudełko. Na tym pudełku koniecznie musi być nadrukowany Spider-Man, ewentualnie Top Gear albo jakieś inne cudo współczesnej popkultury. No i takie prezenty zanosi się sąsiadom, ewentualnie członkom rodziny i to jest Wielkanoc skomercjalizowana. Tak samo jest z Bożym Narodzeniem. Boże Narodzenie już idzie, praktycznie
Można powiedzieć, że Bożonarodzeniowy duch trwa już chyba od 3 tygodni w Wielkiej Brytanii. Właściwie od 2 października, od 2 listopada, czyli jak tylko kończy się Halloween, zaczyna się Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii. Zaczyna się nowa promocja i nowe tak, eventy promocja. W marketach, nie? Dokładnie. I tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, dlatego że pamiętasz, jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, że podchodzenie do celebracji w sposób poważny powoduje, że ludzie mają do niej większy respekt i nie mają tendencji do bagatelizowania i spłaszczania tej celebracji. W Wielkiej Brytanii myślę, że odejście od religii związanej z centralizowanej przez władzę papieską i odejście w stronę protestantyzmu spowodowało, że w tej chwili wszystkie celebracje, które są w Wielkiej Brytanii, to już nie są absolutnie celebracje religijne, ponieważ w Wielkiej Brytanii Boże Narodzenie w ogóle nie jest w żaden sposób nacechowane religią. Na kartkach bożonarodzeniowych na może 1-3% można znaleźć szopkę, na wszystkich innych to są na przykład pingwinki w czapkach, symbol 3 króli. No to jest naprawdę rzecz rzadka i rzecz, którą się uważa jakiś tam nie za bardzo zrozumiały, egzotyczny element. I w czasie samego Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii nie celebruje się tego 24 grudnia. 24 grudzień to jest po prostu zwykły dzień. Wigilia nikomu nic nie mówi. To jest w ogóle zdziwienie, że Polacy świętują Boże Narodzenie 24 grudnia. Święta zaczynają się 25 grudnia i polegają na tym, że się otwiera prezenty, zjada się to, co się ma tam do zjedzenia i to jest mięso, co w religii katolickiej w Polsce jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby jeść święta jako takie mięso. To jest indyk, to są burkki, to są jakieś tam dodatki, wszystko rzucone razem na jeden talerz, polane wielką ilością sosu. No i dalszą część celebracji jest po prostu albo pójście na mecz, albo pojechanie do Londynu na jakieś przedstawienie. A tak naprawdę, i tu jest bardzo przykra sprawa, święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii służą nadużyciu alkoholu. I to jest sprawa tak masowa i tak przerażająca, że wzrost na sprzedaży alkoholu w Wielkiej Brytanii przed świętami Bożego Narodzenia to jest na przykład 300-400% w skali roku. Chodzi o to, żeby kupić jak największą ilość alkoholu i żeby ją wypić, żeby wystawić puste butelki po świętach i wrócić z powrotem do normalnego, rzeczywistego funkcjonowania. Więc w krajach takich jak Polska wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, jak bardzo skomercjalizowane, spłycone i po prostu prawie zbrukane mogą być święta, które kiedyś miały bardzo głęboki, poważny i rozsądny wydźwięk religijny. Więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę troszeczkę tutaj wbrew zamierzeniom prawdopodobnie, ale zawdzięczamy chrześcijaństwu zachowanie jednak ducha pierwotnego przekazu, mimo że przykrytego i przeszytego troszeczkę nowymi pomysłami, ale tak naprawdę więcej go, z tego co słyszę i z tego co też obserwuję, więcej go zostało, więcej oryginalnego ducha zostało w różnych świętach niż właśnie w takiej formie komercyjnej. Ja szczerze powiedziawszy, z jednej strony oczywiście dobra zabawa w związku ze świętami to jest dobry pomysł. Zresztą jeśli chodzi o święta pogańskie, to trzeba tutaj podkreślić, że one miały różny wydźwięk, ale one często wiązały się jednak z zabawą. Ta zabawa przybiera różny obrót. Czasami było to tak jak święta z wszystkich zmarłych, dziady i tak dalej. Wiązało się to z taką formą zabawy w cudzysłowie, że spotykały się rodziny i były ze sobą i jednak te więzy po prostu się podtrzymywało, a kiedy indziej ta zabawa przybierała jeszcze dużo frywolniejszy obrót, tak jak mamy przesilenie wiosenne, święta związane właśnie z wiosną, z nowym życiem, bardzo łatwo się domyślić. Tutaj często się to wiązało z tym, że był to dobry pomysł na rozpoczęcie rozmnażania i generalnie wszystkie święta związane z płodnością, z seksualnością i to świętowanie było w kulturze pogańskiej mocno rozpowszechnione, przy czym tak sobie myślę, że ta zabawa, pomimo że to było to przesilenie wiosenne, letnie, to były
pozytywne święta, to były święta, które wiązały się z ucztowaniem, z zabawą, z frywolnością, ale jednocześnie były osadzone w tej jakby naturze i kulturze związanej z naturą, więc nie były czymś oderwanym, właśnie tak jak dzisiejsze świętowanie, które jest oderwane od rzeczywistości, oderwane jest od natury w ten sposób może, bo wtedy również pito, na przykład alkohol, również się bawiono, tańczono i tak dalej, ale to wszystko miało swoje podłoże związane z naturą i z tym, jaki styl życia prowadzono właśnie w związku z naturą. Natomiast w tym momencie mamy już tylko to ucztowanie, ale nie ma tej mentalnej łączności z przyrodą, nie ma tej mentalnej łączności z tym, że to są pewne cykle związane z życiem człowieka, z naturalnym tokiem rzeczy. I tutaj, tak jak w przypadku, no nie wiem, były rytuały, chociażby puszczanie wianków i tak dalej, to wszystko się wiązało w jakiś sposób też ze strefą ducha, ze strefą przenikającą się, strefą życia materialnego i ciała człowieka i strefą właśnie tą strefą sakrum, strefą duchową. To było w kulturach pogańskich, to było po prostu jedność. Na tym się wszystko zasadzało, że nasze życie i strefa duchowa, to wszystko ze sobą współgrało. To było jako jedna całość postrzegane. Natomiast tutaj z biegiem czasu właśnie dochodzimy do takiego współczesnego obrazu, który jest została tylko zabawa i pusta po prostu, jak pusty bęben w środku, który dudni, ale tak naprawdę niczego w sobie nie ma. Tutaj nie ma tej podstawy, nie ma tej łączności. I to jest troszeczkę przykra sprawa. Nie wiem, do czego to nas może doprowadzić, a z drugiej strony może jest tak, postawię taką tezę, że być może żyjemy w czasach, kiedy powoli przychodzi czas odejścia w ogóle od świąt. I to mówię w jakiejkolwiek formie, czy to w formie religijnej, czy to w formie rozrywkowej, że być może w tym momencie mamy ostatnie chwile wypalania się starych tradycji, które już zostały wybaczone, zapomniane ich te podstawy, została nam tylko ta otoczka, i ta otoczka po pewnym czasie być może sprawi na ludziach takie wrażenie, że ona faktycznie jest pusta, więc nawet tą otoczkę porzucą i w tym momencie mamy tak naprawdę proces stopniowego po prostu wypalania się, degradowania świąt i zanikania ich tak naprawdę, no bo po pewnym czasie może się okazać, że każdy inny dzień jest równie dobry na to, żeby się napić czy zjeść coś dobrego. Nie potrzebujemy właściwie po to jednego czy dwóch dni w roku. Jak myślicie, czy święta mają jeszcze przed sobą przyszłość? Czy to jest, tak jak powiedziałem, czy byście się z tym zgodzili, że to jest taki proces stopniowego po prostu zanikania, rozpadania się tego, i który może doprowadzić do tego, że w końcu święta zostaną uznane za niepotrzebne, przynajmniej oczywiście mówię o tych świętach związanych z tą kulturą wcześniejszą, bo teraz nowe święta to jest zupełnie osobny temat. To ja chyba są się ze mną wszyscy zgodzicie, że prędzej czy później religie jako takie staną rozpoznane jak sztuczne twory, które zostały narzucone właśnie na ten poganizm, o którym rozmawiamy. Prędzej czy później okaże się, że święta przestaną nas emocjonować, potem w międzyczasie religie staną się dla nas trochę mniej ważne, potem jeszcze mniej ważne, potem nagle się okaże, że zaczniemy znajdować wspólny język poza rołami, i to ta niespodzianka na samym końcu, w tym pudełku, w pudełeczku, okaże się, że ten powrót do tych wszystkich pańskich sposobów na połączenie się z naturą, to właśnie będzie ten taki wspólny głos większości ludzi na Ziemi. Ja oczywiście nie twierdzę, że to się stanie w ciągu najbliższych 50 czy 100 lat, ale ja myślę, że przy tej chwili zaczyna być powoli widać, że ludzie zaczynają na nowo odkrywać siebie jako element przyrody, element natury, element nierozerwalny absolutnie ze wszystkim, co nas otacza.
I to chyba jest taki uniwersalny język tak naprawdę, który gdzieś tam nam głęboko jest nam wszczepiony, który gdzieś tam z nami od tego początku, od urodzenia istnieje i prędzej czy później takie oddzielanie człowieka od przyrody i wciąganie go do zimnych kościołów spowoduje, że ludzie po prostu wyjdą stamtąd i zobaczą, że świat jest piękny, że świat jest zielony, że świat spuszcza liście i liście wyrastają na nowo. Wtedy po prostu rzeczywiście religie znikną, rytuały przestaną mieć znaczenie, a zacznie mieć po prostu znaczenie codzienne odczuwanie, że rytuałem może być absolutnie wszystko, na przykład napełnianie szkli wodą, to już jest rytuał, bo łączymy się z wodą, że na przykład oddychanie pełną piersią to jest rytuał łączenia się z powietrzem, czy na przykład chodzenie na bosa na trawie będzie rytuałem łączenia się z ziemią. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, bo tak mi się wydaje, że chyba byłoby najlepiej. A tutaj mi się przypomniało, tutaj chciałbym rzucić taką, w sumie też takie nawiązanie i dygresji, jak to rytuały, które wykonujemy coś, bo na przykład potrzebujemy tego w danym czasie, bo jest to w jakimś momencie naturalne i potrzebne, z czasem może się stać rytuałem bezmyślnym. Przypomniała mi się taka postać z książek Terry'ego Pratchetta, pewien taki no, czarny charakter, zakapior, nosił zawsze na szyi ziemniaka. Nosił ziemniaka, bo w jego rodzinie od pokoleń przekazywano, że ziemniak przynosi szczęście, że jak masz ziemniaka ze sobą, to wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. No i on był takim absolutnie oddanym tej wierze w tego ziemniaka. W pewnym momencie tam fabularny zwrot akcji jest taki, że jest już, że ma facet przechlapane, ale on sobie powtarza, wszystko będzie dobrze, mam ze sobą ziemniaka, wszystko będzie dobrze. I potem była taka szybka retrospekcja, skąd się to wzięło. No otóż gdzieś tam kiedyś w jakimś pokoleniu w wiosce panował wielki głód i kto miał ze sobą ziemniaka, po prostu przeżył, bo było jedzenie. Chodziło o to, że ziemniak, czyli jedzenie ze sobą masz. I tylko o to chodziło, ale ponieważ no właśnie ta historia została przekazana i jakby potem już nie rozpatrywana, w końcu zostało tylko, że ziemniak to jest po prostu, że szczęście przynosi. No i tak naprawdę człowiek, który kierował się wiarą w ziemniaka, która to wiara no już w tych okolicznościach nowych nie miała zupełnie żadnego pokrycia, chyba że na zasadzie tej afirmacji i takiego programowania sobie, co czasami przynosi efekt, a czasami nie. Także to taka śmieszna historyjka a propos tego. No ja to znam pod postacią anegdotę o kurczaku, którego pewna mama za każdym razem, kiedy wkładała kurczaka do piekarnika, ścinała mu czubeczek. I córka zapytała się, dlaczego? Ona powiedziała, że właściwie nie wie, bo jej matka zawsze tak robiła. Chcesz się dowiedzieć? Spytaj babci. Więc poszła dziewczyna do babci, spytała się, dlaczego mama i ty ścinałyście zawsze kurczaka, kiedy wkładacie go do piekarnika? W sumie nie wiem, bo moja mama tak robiła. Chcesz? Spytaj się prababci. No i nie będę wnikać, jak to się stało, że dziewczyna mogła mieć możliwość spytania się również swojej prababci i praprababci o to. I okazało się, że cały początek wynikał z tego, że praprababcia miała bardzo mały piekarnik i jak nie ścinała czubka kurczaka, to on się po prostu do środka nie mieścił i zostało to jako tradycja w domu, że zanim włączy się kurczaka w piekarniku, trzeba go po prostu ściąć. No właśnie, to jest kolejny fajny przykład. Ja po dłuższej nieobecności, można powiedzieć, to właśnie mi się przypomniała taka anegdota, jeżeli chodzi o chrześcijanizm, że Jezus przychodzi na ziemię po tych 2000 latach, wraca z powrotem do nieba i mówi do Boga: Ojcze, pamiętasz te kółko rybackie, które założyłem 2000 lat temu? Ono jeszcze istnieje. Więc takie mało. Nadal działa. I to sprawnie. Tak. Poszerzyło nawet swój asortyment. A propos pogaństwa, nawet nie sądziłem, nie byłem świadomy, że tak wyniknie nam ten temat i będziemy o nim tyle mówić. Co się śmiesznie okazuje, właśnie wszystko sprowadza się do tych tradycji naturalnych, tradycji pogańskich. Pogaństwo, zresztą słowo pogaństwo zostało przez samo chrześcijaństwo jakby naznaczone jako pewna negatywizm, że to jest, że poganin to jest ktoś taki właśnie, nie wiem, gorszy. A tak naprawdę pogaństwo zupełnie w tym znaczeniu nie funkcjonowało. To było i jest zupełnie słowo neutralne i słowo nie negatywne. Natomiast tak
Ja na co dzień na przykład się pogaństwem jako takim i specjalnie neopogaństwem w tym momencie nie interesuję. Swego czasu Wicca mnie troszeczkę zainteresowała, o tym może jeszcze później albo kiedy indziej opowiem. Ups! Małe coś Przepraszam. tam płacze, widzę. Coś małego, tak przyszło, jest zdziwione, dlaczego nie może nic mówić. Uuu. O, no już wszystko w porządku. I ten. I nie sądziłem, że po prostu ten temat tak wyniknie. On wynika, ponieważ jest, jak się okazuje, po prostu naturalny. Ja, pomimo że tym pogaństwem w tym momencie się nie interesuję, to kiedy tylko się chwilę zastanowię, to mój umysł wraca po prostu do stanu naturalnych związków przyczynowych między nami a otaczającym nas światem, czyli przyrodą. Czyli to jest po prostu, podejrzewam, siła tego, że te rytuały i te przekazy związane z pogaństwem ciągle istnieją, funkcjonują i mają się dobrze, pomimo wszystko, ponieważ jest to ciągle pozostający w nas jakby taki naturalny, podejrzewam, odruch pamięci i relacji z otaczającą nas rzeczywistością, z rzeczywistością przyrody. Także nawet nie zdawałem sobie sprawy, do jakiego stopnia nawet dla mnie jest to rzecz istotna i która gdzieś tam na jakimś poziomie cały czas funkcjonuje, cały czas jest ten nawet nieokazywany i nie rozważany na co dzień, ale tak naprawdę jakiś wewnętrzny respekt jakieś takie poczucie związku z taką formą życia i funkcjonowania. A jeszcze tutaj taka dygresja, że chociażby nasze Boże Narodzenie, obchodzone 25, tak naprawdę jest oparte na zimowym przesileniu, które nie odbywa się 25, tylko 21, prawda? I dlaczego tak jest? Dlaczego 25 grudnia? No dlatego, że odbywało się 25, tylko według kalendarza juliańskiego. A ponieważ zmieniono nam kalendarze, a data została, więc w tym momencie mamy niepokrywające się z przesileniem datę, ale tak naprawdę właśnie została to data z wcześniejszego sposobu liczenia i z tego, że było to kolejne święto oparte na właśnie na obserwacji przesileń. No ja nie wiem, czy na przykład o tym, że Wika, Wikanie, jeśli tak można powiedzieć, którzy mieszkają na południowej półkuli, celebrują Noc Kupały 21 grudnia właśnie. My robimy to 21 albo 22 czerwca, oni dopiero dokładnie pół roku później, czyli wtedy, kiedy jakby no, pogoda czy pora roku temu sprzyja i to jest 21 grudnia dla ich Noc Kupały. I tu jest ważne, żeby właśnie zaznaczyć, że w religii, no w wierzeniach Wicca rzeczy nie dzieją się tak, dlaczego ktoś coś powiedział, tylko są bardzo elastyczne, czyli na przykład ludzie wyznają swego rodzaju wiarę czy kult przyrody, kult pór zmiennych pór roku czy sił natury, ale to wszystko jest bardzo takie elastyczne i pozwala człowiekowi znaleźć gdzieś tam w środku siebie samego. I czy to w sumie tak naprawdę, czy to nie jest właśnie idea tak naprawdę tego, co powiedziałeś, że człowiek instynktownie czuje, że pogaństwo jako takie jest bardzo instynktowne dla nas, bardzo bliskie. Czy to nie jest taki element tej takiej prawdy uniwersalnej, taki maleńki pierwiastek tego uniwersalnego odczucia wewnątrz samych, że to jest właśnie klucz do tego, że pogaństwo nadal gdzieś tam funkcjonuje i dobrze się ma. Tak sobie pomyślałem, że nawet być może jesteśmy w paradoksalnej sytuacji, że bo Wicca to jest, ja bym powiedział, neopogaństwo i jesteśmy w paradoksalnej sytuacji, kiedy neopogaństwo jest o tyle dobre, że ono jakby rezygnuje z tych starych form niepasujących już do dzisiejszej kultury, do dzisiejszych obrzędów, ale pozostawia to sedno, którym jest właśnie ta łączność z siłami przyrody i obserwacja właśnie i kultywowanie w jakiś sposób
no czczenie to jest może takie nie do końca dobre słowo, ale w jakiś sposób docenianie i zwracanie uwagi na te cykle przyrody, na te siły natury, które nas otaczają. I tutaj w tym wypadku nawet neopogaństwo jest, tak jak mówię, w pewnych oczywiście formach jest lepsze, bo jest bardziej dla mnie esencjonalne w stosunku do tego, co jest najważniejsze, co jest ponadczasowe. Natomiast no, też musimy sobie jasno powiedzieć, że niektóre rytuały pogańskie dzisiaj by się nie sprawdziły i że to wówczas też zdarzały się takie rzeczy jak bezmyślne powielanie pewnych rozwiązań, które no, tak naprawdę moglibyśmy tutaj, jak powiedzieliśmy, że chrześcijaństwo miało niektóre nie najlepsze pomysły, tak samo no, pogaństwo pomimo wszystko, pomimo tego, że miało związek z siłami natury, no czasami przecież to było też mocno umotywowane lokalnie, prawda? Mieliśmy lokalne bóstwa, wywodziło się to z lokalnych wydarzeń, często z lokalnych jakichś obserwacji, z lokalnych przesądów i tak dalej, więc to różne formy przybierało, nie zawsze te formy najlepsze, najbardziej te, które chcielibyśmy dzisiaj pamiętać i je rozważać. Natomiast no właśnie tutaj Wicca, dla osób, które w jakiś sposób nie zetknęły się z tym nurtem wiccańskim, to taka krótka dygresja. Wicca to jest taka bardzo uniwersalna, bardziej filozofia, nie religia, filozofia właśnie związana z takimi neopogańskimi nurtami, gdzie mamy Boga i boginię jako aspekt męski i żeński wszechświata, gdzie nie funkcjonuje coś takiego jak pośrednicy, czyli kapłani, tylko każdy jako jednostka jest, prawda, w kontakcie z tymi siłami natury i może się do nich zwrócić, nie ma żadnego oddawania czci w sposób przymusowy, po prostu możemy się zwrócić do sił natury, które nas otaczają i które są spersonifikowane właśnie pod tą postacią Boga i bogini. W niektórych tradycjach Wicca, bo one też się trochę rozgałęziają, jest większy nacisk położony na boginię jako ten aspekt kobiecy, opiekuńczy. Także to taka krótka dygresja. Ja kiedyś czytałem książkę, która mnie właśnie zainteresowała tym nurtem i przez pewien czas sprawiła, że jakby no nakierowała mój umysł właśnie na dostrzeganie, wówczas miałem tam naście lat, więc nakierowała mój umysł na dostrzeganie różnych przejawów boskości w otaczającym nas świecie przyrody. I to była książka Wicca, podręcznik dla osób indywidualnie praktykujących magię. O ile się nie mylę, ten tytuł mniej więcej tak brzmiał. I ta książka no, była bardzo, bardzo fajna, bardzo taka, powiedziałbym, na nasze czasy właśnie ta treść była bardzo fajnie przedstawiona, także jakby ktoś miał okazję przeczytać to i się interesował takimi rzeczami, to mógłby sobie tą książkę właśnie spokojnie przeczytać jako po prostu rzecz wartą polecenia. No, na zachodzie może się tego nie... Oczywiście Wicca w Wielkiej Brytanii, no to zresztą to jest, można powiedzieć, że źródło tej filozofii. I można spotkać na ulicy czasami osoby, szczególnie kobiety, które no, obnoszą się tak w bardzo, bardzo widoczny sposób z tym, że wyznają tego właśnie typu politykę na życie. Natomiast gdzieś kiedyś w jakiejś brytyjskiej gazecie napotkałam na artykuł, w którym bardzo wyraźnie przypisuje się całą historię Harry'ego Pottera do Wiki właśnie, ze względu na to, że opiera się bardzo na symbolach, które są uniwersalne i które są no, podstawą takiego rytualnego uprawiania magii, czyli i kociołek, i różdżka, i kij do miotu, i szaty, i jakaś tam ważna księga. Wszystko to są elementy, które występują, które są bardzo ważne w Harrym Potterze, czyli wszystkie przedmioty, które służą do uprawiania magii, do zmiany rzeczywistości, tak jak człowiek został
przez urodzenie jakby do tego przysposobiony, to są właśnie wszystko elementy, które w Wielkiej Brytanii bardzo intensywnie przypisuje się wice i właśnie jest wielu ludzi, którzy uważają, że Harry Potter ma w jakiś sposób też zbliżać młodym ludziom ewentualność taką, że no można mieć wpływ na rzeczywistość właśnie w taki sposób, jak twierdzi, że żywikanie potrafią. Ja bym powiedział tak, że ja bym tutaj specjalnie się takich znaczeń Harry'ego Pottera nie doszukiwał, ale centralnie jeśli chodzi o Wika, no pamiętajmy, że to jest, Wika to jest neopogaństwo, to jest rzecz współczesna. Nie pamiętam już kiedy powstała Wika jako ta forma, ale bardzo współcześnie. I ona zaczerpnęła po prostu z tradycji wcześniejszych, więc nie można powiedzieć, że ja bym tutaj nie chciał po prostu na rzecz Wika za dużo uznania oddawać, ponieważ Wika po prostu wzięła sobie wygodne rzeczy z bardzo starych tradycji różnych, wybrała je, poskładała i teraz mamy tak zwane neopogaństwo, czyli właśnie takie poskładane, wybrane elementy, co samo w sobie jest w porządku, natomiast ciężko powiedzieć, że jeżeli gdzieś się pojawia kociołek, miotła, pentagram i tak dalej, że to jest jakby Wika i że to jest zasługa Wika, bo to tak samo możemy właśnie mówić, że święta teraz chrześcijańskie to są, że te wszystkie rytuały są zasługą chrześcijaństwa, a one mają swój początek przecież, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, więc tak samo jest w przypadku Wika, no owszem, ja rozumiem, że z Wika się łatwiej identyfikować, bo to współczesna forma, więc to przemawia za tym, ale pierwotnie te rzeczy są dużo starsze i z różnych w sumie kultur zaczerpnięte, więc tutaj troszeczkę protestował przeciwko przecenianiu wikanizmu, wikańskiej filozofii i przypisywaniu jej jakby innowacyjność tutaj i jakieś tam wyjątkowość w tych właśnie rekwizytach, symbolach i tak dalej. Właśnie a propos rekwizytu, to ja bym chciała, żeby Przemek w końcu opowiedział nam o tych grzybkach z Syberii. Tam Przemek jeszcze jest? Jest, jest. Zasłuchał za bardzo was i odpłynął, można powiedzieć. Znaczy rekwizyty jak rekwizyty. Ci, którzy znają temat w ogóle Bożego Narodzenia, Świętego Mikołaja i całych ludów pogańskich, wschodnioeuropejskich, azjatyckich i tak dalej, wschodniosyberyjskich, przepraszam, to mniej więcej pewnie znają temat, w którym po prostu Mikołaj został podciągnięty pod pogańskie wierzenia szamana na Syberii, który, znaczy no nie tylko na Syberii, ale mniej więcej w tych rejonach, którego zadaniem było właśnie zbieranie ziół, grzybów, jakichś leśniczych rzeczy, jakichś toksycznych do jakichś bitew i tak dalej. I ten oto pan, taki szaman, którego nazywamy teraz Świętym Mikołajem, zbierał grzyby, a szczególnie Amanita muscaria, czyli muchomor czerwony. Potem oczywiście je suszył na choinkach, na jodłach, które mają oczywiście takie prostopadłe gałęzie, dzięki którym można położyć coś, że kapelusz będzie na tym leżał, a nóżka będzie zwisała. Co bardzo przypomina też stare ozdoby na choinki, no i przede wszystkim samą choinkę, sam symbol choinki i ubieranie tej choinki. Później brał te już trochę podsuszone grzyby, które, żeby jeszcze bardziej je podsuszyć, wieszał, znaczy wkładał je do czegoś takiego, co wyglądało jak skarpeta i wieszał to oczywiście nad kominkiem. Później roznosił to wszystkim ludom, cały społeczności po kolei, czy za pieniądze, czy za jakiś handel wymienny, to co oni wtedy mieli, jakąś tam walutę, czy po prostu właśnie ten handel wymienny. I oni mają takie domy, które mają awaryjne wejścia, ponieważ w tamtych rejonach jak mocno spadnie, to nie ma sposobu do niego wejść, wchodzą przez górę, czyli przez komin. Przez otwory wentylacyjne. Stąd się wzięło właśnie, że Mikołaj wchodzi przez kominy. I właśnie on te grzyby w pewnym sensie on tam je zostawiał jako prezenty w cudzysłowie,
No i oczywiście sam wygląd świętego Mikołaja, biało-czerwony, oczywiście jeszcze te ozdóbki, pocztówki jakieś, które możemy zobaczyć, to one też właśnie bardzo przypominają charakterystykę Muchomora. Poza tym, czemu Mikołaj właśnie jeździ na tych swoich reniferach, bo to nie mają tam żadnych koni, psów, wilków i tak dalej, tylko właśnie renifery, zwane też jakoś inaczej, tylko już nie pamiętam za bardzo nazwy. Właśnie to jest też jeden z kolejnych symboli. Poza tym renifery pełniły też inną funkcję, a mianowicie szamani pili ich mocz, bo Amanita muscaria jako muchomor czerwony jest bardzo toksyczny dla układu odpornościowego, dla organizmu człowieka i musi być specjalnie przetworzony, a że renifery mają inny organizm, który jest na to odporny, to renifery to ja, potem szamani zbierali po prostu ich mocz i pili ten przetworzony mocz. I w ten sposób właśnie, no i kolejne właśnie, co mi się przypomniało, ten symbol związany ze świętym Mikołajem, krasnoludki, które pracują dla niego, to właśnie po grzybach wizje szamani, to właśnie przeważnie to były jakieś krasnoludki, to wywołane tym alkaloidem, nie pamiętam to już jaki dokładnie był. Ale tak właśnie w ten sposób, jak zacząłem o tym czytać, to każdy fragment, każdy element świętego Mikołaja i tej tradycji, która jest z nim związana i to, co się opowiada dzieciom i wszystkim innym, to jest bardzo związane ściśle z tymi plemionami wschodnio-syberyjskimi. Powinieneś być wiedzą trzymany z dala od jakiegokolwiek przedszkolaka. Ja bym się chciał na takie warsztaty dla dzieci. O Boże. Fantastyczne. Brutalna prawda, ale na przykro mi. Ale prawda. Brutalna prawda, ale jak najbardziej, bo ja się bardzo często się zastanawiam, skąd to jest w ogóle taki psychodeliczny klimat w ogóle Bożego Narodzenia. Jakieś choinka, drzewka, kolory. No i tutaj widzę. No kto by pomyślał? Dokładnie. Chociaż mocz renifera, powiem, że no to już jest, no. No, cios poniżej pasa, ale tak rzeczywiście. No trzeba. Nie jest to jakoś tam zbytnio pewnie smaczne i ładnie wyglądające, ale ja no nawet to. Ja słyszałam, że to chyba taki proces musiał być przeprowadzony 3 albo 4 razy, żeby te alkaloidy tam się przetworzyły odpowiednio, żeby to w ogóle było, więc to nie, to był na dodatek proces długotrwały i chyba naprawdę bolesny, żeby to tak. Znaczy dla reniferów, że nie bardzo, ale z tego co wiem, to szaman Omana nawet potrafił pić własny mocz, więc wiesz, więc oni, no, na to należy im się uznanie, że przynajmniej niczego nie marnowali. Wszystko wróci. Tak jak tutaj zbaczałem troszeczkę z tematu, ale to taka dygresja, że Beata u nas fajne artykuły o szamanizmie w różnych kulturach pisała i właśnie wynikał z nich też taki obraz, że szaman musiał być kimś bardzo zahartowanym w boju, to znaczy to byli ludzie, którzy po prostu niczego się nie brzydzili, niczego się nie lękali, po prostu przeszli przez takie sytuacje i tak byli zahartowani, że zupełnie inaczej funkcjonowali w społeczeństwie niż tak jak my to teraz sobie wyobrażamy, także wcale mnie nie dziwi taka relacja. Natomiast tak patrzę na zegarek, zostało nam jeszcze, jest za nami godzina 40 audycji. Wiem, że Ewa będzie musiała uciekać od nas za 20 minut, a tutaj najmniej się udziela, więc chciałbym, żebyśmy troszeczkę zaczęli zmierzać też do jakiegoś tam albo konkluzji naszej rozmowy, a też chciałem, żebyśmy nawiązali do tego, jak święta, nie z perspektywy religijnej, a z perspektywy tej takiej praktycznej, jak wyglądają współcześnie czasami, jak mogą wyglądać. Tutaj czasami to przybiera bardzo śmieszne formy. Na przykład w Colorado, w jakimś miasteczku, w Niderland chyba się to miasteczko nazywało, ustanowiono święto, które się nazywa Frozen Dead Guy Days, czyli dni zamarzniętego kolesia, na nasze tłumacząc. I generalnie święto to jest teraz obchodzone rok rocznie, a wzięło się od tego, że jakaś rodzina, która chciała otworzyć interes związany z kryogeniką, z zamrażaniem zwłok i tak dalej, w pewnym momencie no, oni tam splajtowali, ale
ale ponieważ byli biedni i mieli dziadka, który zmarł jakiś czas temu, jakiś czas wcześniej, to oni go po prostu trzymali w suchym lodzie, w szopie i on tam zamarznięty po prostu został odkryty w pewnym momencie przez policję. No i to, zrobiło się to tak w jakiś sposób sławne wydarzenie na okolice i właśnie o dziwo nie w sposób negatywny, tylko przybrało to taką formę, że od tej pory ludzie tam dostarczają do tej szopy cały czas suchy lód i cały czas tam utrzymują tego dziadka w tym lodzie, a miasteczko ma różnego rodzaju święta co roku, takie wydarzenia, parady, wyścigi trumień, parady konduktów pogrzebowych i jakieś tam jeszcze inne eventy, które sobie powymyślano. Oczywiście jest to lokalny taki sposób na wymyślenie sobie czegoś ciekawego. Podejrzewam, że to po prostu działa dobrze na gospodarkę miasta i temu służy tak naprawdę, ale nawet tak absurdalne wydarzenie, które z jakichś tam losowych przypadków, losowych wydarzeń wynikało, mogło stać się świętem i stało się w tym momencie świętem, właśnie dni zamarzniętego kolesia, tak nasze tłumacząc, dni zamarzniętego kolesia. Ciekawe, jakby się tu u nas przyjęło, co moglibyśmy jako Polacy wymyślić u siebie jako jakieś absurdalne, śmieszne święto. No ale to tak, taka dygresja, że nie wszystkie święta muszą mieć podłoże religijne, podłoże jakiejś poważnej kultury. Czasami mogą być po prostu jakąś pamiątką po jakimś zabawnym wydarzeniu na przykład i mogą tylko taką funkcję rozrywkową pełnić. Albo funkcję na przykład przypominającą o tym, że kiedyś coś się tutaj stało. No, to jest bardzo wielki i ważny dzień. Co prawda oczywiście wielu Brytyjczyków już zaczyna zapominać, o co chodziło. No, ale to się ostatnio staje dość ważnym tematem, czyli jako taka rewolucja wywołana przez społeczeństwo i to jest dzień 5 listopada, czyli dzień, w którym no, człowiek z plebsu, czyli Guy Fawkes, postanowił rozprawić się z rządem Wielkiej Brytanii i, znaczy z rządem, w tym czasie to była oczywiście jak najbardziej monarchia, i wysadzić parlament w powietrze. Nie udało mu się, niestety cały pomysł spalił na panewce i przypłacił to życiem, czego do dzisiaj święto oczywiście jak najbardziej jest celebrowane w Wielkiej Brytanii, to jest święto fajerwerków, natomiast oczywiście to, że oczywiście jest to dzień do tego, żeby kupować za ogromne pieniądze fajerwerki i je odpalać na każdym roku, to już jest zupełnie co innego, ale to też jest właśnie takie święto zupełnie niereligijne, ale którego zadaniem jest przypominać, że ktoś zrobił coś ważnego dla innych ludzi i że warto by było po prostu o tym pamiętać i gdzieś tam, żeby to się nie zatarło w przeszłości. Dokładnie, że spośród ludu może pojawić się postać, który postanowi po prostu zmienić bieg historii i wyrwać się też z opresji, bo tam w tym święcie o to chodzi, że tam przecież te ludzie byli uciskani i tak dalej, no i ten zamach miał takie podłoże. Tutaj oczywiście niechcący przychodzi mi na myśl nasz w cudzysłowie zamach na nasz rząd niedawny. I tak sobie wyobraziłem po prostu tą historię przekutą na jej odpowiednik. Niestety to raczej wszystko wskazuje na to, że to były jakieś tam prowokacje i tak dalej, ale po prostu no, moglibyśmy mieć analogiczne święto. Natomiast widzieliście być może, a jak nie widzieliście, to polecam zobaczyć film V jak Vendetta, właśnie wzorowany na tej historii, o której tutaj Monika wspomina i który, no, jego symbolika jest uderzająco mocna i ważna i trafna, a którą też podłapali potem ludzie z ruchu Anonymous i ta sławetna maska właśnie stąd się bierze, czyli pomimo tego, że ten ów człowiek nie udało mu się z tym zamachem, to tak naprawdę jego sama próba, ta idea zakotwiczyła się ogromnie w świadomości i stała się takim elementem kultury i elementem takim jakimś, który się
dzisiaj przejawia i dzisiaj stanowi jakąś formę inspiracji, formę przypomnienia o tym, że jednak no, społeczeństwo jest pewną zbiorowością, z której może się wyłonić w dowolnej chwili ktoś, kto zmieni świat, zmieni oblicze rzeczywistości, ale jest jednocześnie, że każdy z nas jest tą osobą, każdy z nas jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za otaczający nas świat, każdy z nas jest właśnie takim anonimowym rewolucjonistą, jak to przedstawiają akurat Anonymous, ale w pewnym sensie to jest prawda, bo każdy z nas jednak jest kimś, kto może coś zdziałać, gdyby chciał, i pytanie, co chcemy zrobić ze swoim życiem, ze swoją przyszłością i jak wybieramy dla również całej zbiorowości, bo tak naprawdę każdy z nas wybiera nie tylko los dla siebie, ale tak naprawdę decyduje o wspólnym obrazie przyszłości, ale to już taka zupełnie inna bajka troszeczkę. Wróćmy do świąt, które są dzisiejszym tematem. Tak się zastanawiam tytułem jakiegoś podsumowania, tudzież jeszcze jakie wątki związane ze świętami należałoby rozwinąć. Ewa, bo tak milczysz, prawie cię nie ma. Żyjesz tam? Kilka razy próbowałam coś powiedzieć, ale mi nie wyszło, więc... Mało po prostu stanowczo chyba. I słabo cię słychać to wszystkim czasami. No, a to akurat chyba już nic nie poradzę, tak trzymam mikrofon tutaj. W ramach zakończenia i pożegnania się powiem tylko, że mam nadzieję, że... Czy uważam osobiście, że najlepiej by było, gdyby połączyło się zachodnie podejście do świąt razem z tym wschodnim podejściem takim bardzo poważnym, czyli to luzackie jest tym poważnym, ponieważ na zachodzie za bardzo się tutaj, że powiem, imprezują z powodu świąt, a nasze wschodnie podejście do różnych tego typu sytuacji jest, uważam, zbyt poważne i tutaj trochę luzu i relaksu by się też trochę przydało, więc fajnie by było to jakoś połączyć, znaleźć jakiś taki fajny środek, żeby umieć też widzieć i zabawę, i radość w każdym święcie, bo tak naprawdę nie chodzi tylko przecież o to, żeby się gdzieś tam zasmucać, się martwić i tak dalej. No, a tak generalnie to zgodzę się z tym, co chyba z pół godziny temu powiedziała Monika, że świat będzie dążył powoli do tego, że będziemy rezygnować z tych świąt, będziemy odchodzić powoli od religii i będziemy coraz bardziej, mam nadzieję, będziemy coraz bardziej się zbliżać do natury i do swoich własnych naturalnych mocy i możliwości, i pozwoli nam to odkrywać siebie i stawać się bliżsi nie tylko właśnie w stosunku do naszej natury, ale w stosunku do siebie nawzajem również, i żeby to generalnie szło w jakąś pozytywną stronę. Myślę, że z czasem całkowicie religie zanikną właśnie i że to będzie jednak najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. I od razu się pożegnam, ponieważ naprawdę muszę iść, nie mogę czekać dłużej. Dziękuję za udział w audycji i życzę dalszej miłej dyskusji. Dzięki, cieszymy się, że z nami byłaś. Mam nadzieję, że się szybko tutaj usłyszymy ponownie na antenie. User disconnected from your channel. Dzięki również, dobra. Okej, okay. Ewa uciekła szybko, chyba się do pracy spieszyła, także jest to zupełnie zrozumiałe. Natomiast my jeszcze możemy tutaj spokojnie pociągnąć jeszcze temat troszeczkę, aczkolwiek zmierzając już do jakiejś tam powoli konkluzji, żeby też nie przeciągać. Tak, miałem jakieś przed chwilą... motyw na myśli ważny i niestety w związku z pożegnaniem troszeczkę mi on tutaj wyparował. Aha, chciałem się odnieść do tego, co było tutaj powiedziane przez chwilę. Ewa wychodząc powiedziała o tym zanikaniu z czasem świąt na rzecz tego, że będziemy bardziej świadomi. Mam nadzieję, chciałbym, żeby tak było, żeby to było na zasadzie, nie tyle życzę nam zanikania świąt, życzę nam po prostu skupienia się bardziej na dostrzeżeniu ważności chwili obecnej i ważności tego, co jest teraz, i
nie tworzeniu sobie, tak jak dziś mamy, święta są jakby takim wyjątkowym momentem, na przykład święta Bożego Narodzenia, wyjątkowy moment, kiedy rodzinka jest dla siebie miła, kiedy ludzie są dla siebie mili przez krótki czas, a jest to poprzedzone wieloma miesiącami często jakichś tam kłótni, różnego negatywnego nastawienia do siebie. I to oczywiście inne święta podobnie mają. Święta to są taki czas, kiedy nagle wszystko jest cacy. Tylko że często mój to niesmak budzi osobiście, bo dlaczego człowiek nie jest na co dzień taki dla siebie nawzajem? Dlaczego to musi być takie wyreżyserowane jakieś przedstawienie, które trwa przez kilka godzin przy stole wigilijnym czy tam w innym układzie? Dlaczego często kolacje wigilijne w wielu domach są poprzedzone jakimiś kłótniami, bo pojawia się oczywiście nerwowe przygotowywanie, wszystko musi być pięknie, cacy, na ostatni guzik zapięte, więc się ludzie denerwują, złoszczą się na siebie, a potem siedzą i się uśmiechają przy stole. Także mnie się ten aspekt nie podoba. Ja chciałbym, żeby faktycznie było tak, że to nie te święta będą jakby takim wyjątkowym momentem i takim momentem, który wymusza tradycja, że jesteśmy dla siebie uprzejmi, tylko żeby po prostu stało się to codziennością, normalnością, to by było chyba najpiękniejsze i najbardziej dla nas wszystkich wskazane. Natomiast samo zanikanie świąt może też przerodzić się w zupełnie inny aspekt i aspekt czarnego scenariusza, kiedy po prostu ludzkość zacznie zatracać swoje elementy dawnych kultur, dawnych przekazów, dawnych właśnie tych zachowanych rytuałów w świętach. Na rzecz czego? Na rzecz po prostu totalnego konsumpcjonizmu, totalnego życia chwilą bez krztyny refleksji, którą jeszcze te święta w tym momencie dostarczają, więc to różnie może być. Mogą być potem oczywiście święta stricte komercyjne, czyli święta takie na zasadzie powód do napicia się, do najedzenia, tylko tak jak tu już przybierają z relacji wynika niektóre święta typu Halloween czy tam Boże Narodzenie, taki obrót w niektórych krajach. A w który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? No ja, dla mnie osobiście w tym momencie wszystko wskazuje na czarny scenariusz. Jestem tutaj bardziej taki pesymistyczny, ale z drugiej strony no, liczę na to, że faktycznie ludzkość jeszcze troszeczkę się obudzi i będzie nadal pamiętać o przeszłości, będzie korzystać z historii, z dorobku kultury, bo to z tego powinniśmy korzystać. Kto nie pamięta i nie zna historii, ten skazany jest na jej powtarzanie. Także tutaj święta i te przekazy, one powinny gdzieś tam zostać, tylko powinny zostać na zasadzie świadomego ich przyswojenia, świadomego ich wykorzystania i ulokowania, a nie na zasadzie takiego pustego, klepanego przekazu i rytuału. Natomiast życie codzienne powinno być tak naprawdę na tym poziomie, standardzie, jak teraz sobie robimy wyjątkowe dni świąteczne, to tak naprawdę życie codzienne powinno mieć taki standard i to by było naprawdę miłe. Ja ci powiem, że możesz mieć spojrzenie takie trochę negatywne, możesz się spodziewać czarnego scenariusza. Natomiast ja mam taką nadzieję, że mimo wszystko, może to, co ci teraz wam opowiem, może zmieni twoje zdanie na ten temat. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy dużo na temat emigracji, tego jak Polacy są spięci, zestresowani, nie za bardzo wychodzą do siebie nawzajem. Natomiast to jest taka historia, która pokazuje, że jednak święta, wspólne rytuały i celebracje, które co prawda są częścią naszego domowego funkcjonowania w obrębie rodziny, rzadko, no co jakiś czas oczywiście wchodzimy do większej społeczności, ale prawie zawsze to są rzeczy, które się dzieją w obrębie rodziny, stanowią taki wspólny mianownik kultur. I jeśli zdarza się tak, że osoby pochodzące z różnych kultur spotkają się gdzieś na końcu świata, to jest jednocześnie zaczątek wspólnej rozmowy i taki pierwiastek wspólnego języka. Moja pierwsza Wigilia w Wielkiej Brytanii
To była w ogóle pierwsza jakakolwiek moja wigilia poza domem i bez udziału rodziny. I tak samo było w wypadku prawie 40 Polaków, którzy w tym czasie pracowali w tym miejscu, w którym ja pracowałam. I ten jeden wieczór był przykładem na to, że kiedy czujemy ten wspólny język i kiedy przypomnimy sobie, o co tak naprawdę chodzi w celebracji świąt, w tym wypadku Świąt Bożego Narodzenia, to wyjść z tego może naprawdę niesamowita rzecz. Polegało to na tym, że oczywiście myśmy się przygotowywali do świąt w gronie 4 Polaków i 1 Brytyjczyka, przy czym nasz Brytyjczyk, oczywiście mówię nasz, bo traktowaliśmy go troszeczkę jakiegoś takiego, taką maskotą, był raczej w formie obserwatora, a myśmy szaleli, kupowaliśmy tam składniki na sałatki, na buraczki, na barszczyki i inne rzeczy. No i zadzwoniła do nas koleżanka, czy nie byłoby taka możliwość, żebyśmy może wpadli, żeby oni do nas wpadli, zbierze się parę osób, bo właściwie wszyscy organizują jakąś tam minimalną wigilię we własnym zakresie, ale może by to zrobić z tego coś troszeczkę większego. Ja sobie chyba nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, co to znaczy troszeczkę większa wigilia. Kiedy po 2 czy 3 godzinach okazało się, że zjeżdża się do nas do domu 40 osób. Myśmy oczywiście mieli, w tym czasie wynajmowaliśmy mieszkanie, które było jak najbardziej pojemne na to, żeby przyjąć jeszcze co najmniej chyba 100 osób. Natomiast nagle w ciągu kilku godzin zjechały krzesła, zjechały stoły, brusy, talerze, łyżeczki, filiżanki, pierogi, barszcze w słoikach, w garnkach, absolutnie wszystko, co było potrzebne, dosłownie w ciągu kilku godzin zostało zrzucone na kupę i ludzie po prostu przyjechali gotowi na to, żeby się połączyć wspólnie w jakimś tam takim no, współodczuwaniu w momencie, kiedy nie mieli ze sobą swoich rodzin, bo to byli ludzie, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii mniej więcej jak rok wcześniej. Niektórzy z nich byli naszymi kolegami z pracy tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, zupełnie całkiem obce osoby i nagle, słuchajcie, okazało się, że na środku wielkiego pokoju stoi 10 stolików, wszystkie raz połączone w takiego wielkiego, długiego węża. Przy każdym stoliku jest tyle jedzenia, ile jest potrzebne. Nikt nikomu nie wydzielał, nikt się nie zastanawiał nad tym, ile to kosztuje, albo czy warto przywieźć, czy nie przywieźć. Każdy dosłownie przywiózł, co tylko mógł. I powiem wam, że to było niesamowite uczucie tego, że cała masa obcych sobie, młodych ludzi z całego kraju w ciągu kilku godzin zjednoczyła się w wyniku tego, że chcieli wspólnie odczuwać to, co przez całe dzieciństwo i przez całe swoje młode życie czymś przyjemnym, z czymś wspólnym i dobrym im się kojarzyło. Z byciem razem, z dzieleniem się razem, z wspólnym jakimś takim myśleniem o sobie nawzajem. No i chyba tak mi się wydaje, że z tą taką tradycją pozostawiania zawsze w domu jednego krzesła wolnego na niespodziewanego gościa. My w tym wypadku mieliśmy 36 niespodziewanych osób, których jeszcze parę godzin temu wcześniej się nie spodziewaliśmy się. Każdy z nich tak naprawdę odrzucił swój własny dom i każdy z nich dał nam wszystkim nawzajem sobie takie wspólne krzesło, które mogliśmy sobie zająć. I to chyba naprawdę o to chodzi, że celebracje i rytuały można pozostawić i można je o nich pamiętać i nie ma nic złego i tak naprawdę to chyba jest taki troszeczkę element bardzo pozytywny, że jest szansa, że zawsze gdzieś ktoś coś dobrego z tych świąt tak naprawdę wyciągnie. Jasne, bardzo fajna opowieść. Nawiasem mówiąc, zostawianie pustego talerza, pustego miejsca jest kolejnym elementem kultury pogańskiej, wywodzący się właśnie, to jest kolejny rytuał, który się wywodzi właśnie z pogańskich takich tradycji, także na każdym kroku to po prostu jest, na każdym kroku takie elementy, ale to co powiedziałeś jest fajne, oczywiście święta mają ten pozytywny wydźwięk, nie powiedziałem, że nie mają, tylko to jest takie troszeczkę wyjątkowe przeżycie, które odróżnia się od tła, którym jest dzień codzienny, a który jest z kolei ten dzień codzienny jest zazwyczaj nacechowany jednak stresem, takim trudami życia, prawda? Więc po prostu ja to powiedziałem w tych kategoriach, że fajniej by było, gdybyśmy po prostu standard życia troszeczkę podnieśli do tego, co opowiedziałaś. Wyobraź sobie sytuację, gdyby tak jak było
to wydarzenie, gdyby tak wyglądało większość naszych dni, gdybyśmy potrafili tak się skrzyknąć, tak sobie nawzajem pomagać, to by było po prostu fantastycznie. Tymczasem tak zazwyczaj nie jest, więc właśnie to jest ten wyjątkowy czas świąt, kiedy człowiek jest skłonny raz na jakiś czas być troszeczkę mniej może samolubny, może bardziej po prostu otwarty, może tutaj oczywiście rola tradycji wyniesionej z domu jest bardzo ważna i dobrze, że taki przekaz oczywiście istnieje. No, z drugiej strony też spójrzmy na to, że gdybyśmy mieli współuczestniczyć w takiej celebracyjnej, ogólnorocznej masakrze, to ja bym chyba oczalała prędzej czy później i wydaje mi się, że to też jest taka kwestia, że pewnych rzeczy chyba nie można równie intensywnie przeżywać w dużej grupie osób, co wśród osób tych, które są właśnie najbliższe. Bardzo często to jest tak, że widzimy w czasie świąt każdego roku, jak rosną nasze dzieci, jak starzeją się nasi rodzice, jak mija czas i właśnie dzięki temu, że te celebracje mają taki bardzo wewnętrzny, taki mały, kameralny wydźwięk, to dzięki temu też widzimy, że upływa czas i że my się sami zmieniamy też na tle tego roku i na tle naszej rodziny. Jasne, ale to też wszystko zależy oczywiście od względów kulturowych. Na przykład Cyganie ze sobą, prawda, potrafią świętować i w jakiś sposób nie tylko raz w roku, ale jest tam taka kultura bardziej społeczności jako całości, z tego co się interesowałem, i jednak się da tak funkcjonować po prostu jako sposób na funkcjonowanie codzienne, społeczne. Także czasami to dużo zależy od przyjętego poziomu oczywiście otwartości w społeczności, w społeczeństwie. My mamy taki, a nie inny próg w Polsce, gdzieś indziej jest inny. Także myślę, że od tego to w dużej mierze zależy. Tak, ja teraz jeszcze wspomniałam o takiej ciekawej rzeczy, którą czytałam kiedyś w książce Cejrowskiego. On jako, nie wiem czy wiecie na pewno, że jest trochę takim zadeklarowanym katolikiem, no z czasami takimi troszeczkę drastycznymi opiniami na niektóre tematy. Natomiast on sam twierdzi, że jeżeli ma przychodzić, przeżywać Boże Narodzenie, to jest zawsze powinno być Boże Narodzenie w Meksyku, w Mexico City. On w ogóle kocha ten kraj, kocha to miasto. I mówię, że ta Wigilia wśród katolików, Meksykanów katolików jest po prostu niesamowita, dlatego że polega to na tym, że ludzie się zbierają 2-3 dni przed Bożym Narodzeniem, już zaczynają celebrować wszystko wspólnie, zaczynają znosić jedzenie, meble, organizować w ogóle prawie całe miasteczko takie szopkowe. I w wieczór wigilijny wyszukują, oczywiście rozmawiamy tutaj o osobach, o ludziach, którzy mieszkają w Mexico City, w tych biedniejszych dzielnicach, wyszukują kobietę, która tego właśnie wieczora, 24 grudnia, urodzi pierworodnego syna. I co prawda oczywiście synek rodzi się w zaciszu domowym, natomiast natychmiast po tym, jak kobieta jest w stanie ustać na własnych nogach, jest prowadzona razem z dzieckiem całym wielkim pochodem do miejsca, które jest zorganizowane w postaci tej właśnie szopki. I tam całe te ogromna ilość ludzi, bo to są, potrafią być nawet na przykład 2000 osób, celebrują Wielkanoc w odniesieniu do tego nowonarodzonego dziecka. W tym wypadku to nowonarodzone dziecko ma prawdziwy fizyczny wymiar, zostaje mu nadane imię Jesus do końca życia i przy okazji zawsze potem z czasem, z latami jest, może się czuć dumny, ma swego rodzaju taką ważniejszą pozycję w społeczeństwie właśnie ze względu na to, że urodził się tego dnia i został wybrany jako osoba, którą przelało się te emocje w stosunku do Jezusa. I kobieta w tym czasie, jego matka jest traktowana tak, jak była Maryja, dziecko jest przynoszone mu prezenty, jest oferowane jedzenie i jakieś tam biżuteria, ubrania i wszystko, co tylko ludzie mogą z siebie dać, symbolicznie temu młodemu człowiekowi, który właśnie się urodził, którego jakby w swoich własnych sumieniach, w swoich własnych umysłach zamieniają na to małe, dobre życie, które gdzieś tam się wśród ludu pojawiło. I Cejrowski sobie wyjątkowo właśnie ceni celebrację Świąt Bożego Narodzenia i Wigilii w Meksyku. Ja uważam, że to jest coś bardzo ważne, żeby
w tej naszej religii katolickiej zauważyć, że Boże Narodzenie, przynajmniej dla mnie w tym wypadku już, jest takim czasem, kiedy trzeba, można zauważyć, że pomiędzy nami jest szansa, żeby między nami zwykłymi ludźmi zrodziło się coś dobrego, coś wielkiego i coś wspaniałego. I myślę, że tak właśnie Meksykanie tak to widzą i tak próbują to wyrazić. Aczkolwiek jasne, że tak, a z drugiej strony powiem Ci szczerze, że ja się trochę skrzywiłem na przykład słysząc tą historię, a dlaczego się skrzywiłem, dlatego że jest to takie trochę błędne i w krzywym zwierciadle koło historii, bym powiedział. Najpierw pewne wydarzenia miały miejsce naprawdę dawno temu w okolicznościach, które naprawdę trudno obiektywnie udokumentować. I z tego została ukuta oczywiście historia bożonarodzeniowa. Maryja, siano, osiołek, szopka i tak dalej, i tak dalej. Jest to historia po prostu, no, powiedzmy sobie brutalnie, spreparowana. Ona jakieś tam podstawy posiada, przynajmniej tak ja to widzę i różni badacze nie są w stanie naprawdę obiektywnie stwierdzić takich wydarzeń i że osoby, które spisywały te wydarzenia, no, nie mogły fizycznie tam być, więc to jest wszystko troszeczkę takie na zasadzie powtórzonych rzeczy, gdzieś tam przekazanych i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia przynajmniej takiego czysto no, materialnego i naukowego i obiektywnego, nie z punktu widzenia oczywiście przekonań religijnych, ale ta historia była stworzona i w tym momencie ci ludzie odtwarzają jako rzekomo prawdziwą historię, która została po prostu napisana, więc w tym momencie ten rytuał jest już taki w trzecim odbiciem. Najpierw było coś prawdziwego, co zostało przekute z braku innych możliwości na historię jednak fikcyjną, w jakiś sposób po prostu stworzoną z tych fragmentów. I teraz ta historia z tych fragmentów stworzona jest w sposób dosłowny podawana i pokazywana jako rzekome przypomnienie prawdziwych wydarzeń. I to jest dla mnie z punktu widzenia takiego naukowym okiem po prostu, no coś się we mnie burzy przeciwko temu. Ja na przykład bardzo lubię tradycje, wiesz, ja lubię tradycje bożonarodzeniowe, lubię Boże Narodzenie, w ogóle w tradycje świąt wielkanocnych też jak najbardziej, lubię wszystkich świętych, też uważam, że to jest bardzo dobre święto, bardzo potrzebne i tak dalej, ale nie lubię takiego dosłownego traktowania i podawania historii, które zostały stworzone jako po prostu dosłownych wydarzeń, ponieważ to jest element, który z czasem w naszej historii prowadzi do tego, że kolejne rzeczy się wypaczają, kolejne rzeczy, które były wcześniej tylko historią, traktowane są jako fakty, potem na podstawie tych historii traktowanych jako fakty są wysnuwane kolejne wnioski. Generalnie jesteśmy coraz dalej od jakiegokolwiek obiektywnego postrzegania rzeczywistości, dlatego na przykład takie sceny odgrywania takich wydarzeń, przedstawiania ich, sugerowania, że po prostu ta historia konkretnie, dokładnie tak była. Kobietę współcześnie prowadzą gdzieś, kurczę, na siano do jakiegoś żłobka. No, dla mnie to jest troszeczkę, no wybaczcie, nie chcę tutaj niczych uczuć, obrazić, ale jest to karykaturalne po prostu, takie, no nie wiem, nie mogę powiedzieć, żeby mi się to podobało po prostu. Znaczy wiesz co, tu nie chodzi o ten emocjonalny wydźwięk, bo chyba nie można się spodziewać na przykład w takim kraju jak Meksyk, żeby ludzie byli w stanie, tak jak ty mówisz, naukowo, historycznie podejść do tego, przeanalizować i stwierdzić, że nie. Znamy faktów i też tak naprawdę jest to manipulacja. Dla tych ludzi wiara jest elementem bardzo ważnym, szczególnie w tych ich... Ale wiesz, to się gdzieś zaczęło, słuchaj, to się wszystko gdzieś zaczyna i ja nie mówię, że ci ludzie powinni wiedzieć wszystko i tak dalej, ale to się gdzieś zaczęło w którymś momencie. Ktoś, kto był odpowiedzialny za przekaz pewnych historii, dał ciała. Ja nie mówię, że to się stało nawet w tym pokoleniu, to się stało być może wiele pokoleń wcześniej, być może wielu ludzi kolejno dało ciała z przekazem historycznym, ale gdzieś to się wszystko zaczęło. Ktoś był pierwszy, kto
kto przekazał dalej ten efekt głuchego telefonu, czyli ktoś pierwszy zaczął spreparowane historie tworzyć nie do końca takie, jak były, więc to jest, oczywiście ja nie mówię to pod kątem takim, że dzisiaj ludzie są temu winni, że pewne rzeczy naśladują tak, jak naśladują, że no, przeciętny człowiek trudno mu mieć za złe. Natomiast ci, których rolą jest prowadzenie ludzi i nauczanie, bo jednak cały czas w naszej kulturze nadal ta rola istnieje, są kapłani, są nauczyciele, są ludzie, których rolą jest, tak jak było zawsze przez wieki, są ludzie, których rolą jest uczenie innych, przekazywanie, uświadamianie po prostu i tworzenie tej świadomości, więc tutaj ci ludzie po prostu ewidentnie swojej roli nie do końca dla mnie spełniają i oczywiście ja tutaj może mam takie wymagania trochę idealistyczne, że dla mnie powinno być wszystko tak sensownie i do końca dokładne, ale właśnie po prostu we mnie budzą takie traktowanie świąt dosłowne, takie skojarzenia, że to jest jednak, zapominamy, że to jest historia. Przecież kiedyś bardowie oczywiście opowiadali też o prawdziwych wydarzeniach, ale kiedyś tworzono historie, które miały uczyć i które były historiami po prostu. Była to bajka, baśń, która miała przekazać jakieś ziarno prawdy, ale nikt nie twierdził, że baśń jest z góry rzeczą stricte prawdziwą w sposób dosłowny. I moim zdaniem my się teraz czasami w dzisiejszej kulturze zapominamy, że ta historia, która miała uczyć poprzez bycie historią, nagle zaczynamy traktować ją jako dokument, jako film dokumentalny, dokładny i w sposób nienaruszony, prawdziwy. I to jest moim zdaniem troszeczkę ślepa uliczka dla po prostu rozwoju i dla myślenia człowieka. No ale jak spojrzysz na to z tej perspektywy, że dokładnie w tym samym czasie, kiedy oni mają swoją szopkę, kilometr, 2 czy 3 kilometry dalej ludzie, u których ci właśnie ludzie pracują jako służący, siedzą przy stołach z martwymi twarzami, no i jedzą te swoje drogie potrawy z drogich talerzy i tak naprawdę modlą się tylko na przykład, żeby się w końcu już rozjechać po domach i mieć to wszystko z głowy, to ci właśnie ludzie, którzy paradoksalnie biorą wszystko na wiarę i biorą te wszystkie opowieści tak, jakby tak naprawdę miały miejsce w przeszłości i odgrywają je, oni tak naprawdę odczuwają taką prawdziwego ducha współżycia i współodczuwania wspólnie, dlatego że ten czas jest dla nich naprawdę niesamowicie ważny, bo oni się niesamowicie ze sobą jednoczą. Tam nie ma ludzi, którzy będą siać zament, robić awantury, bić się na przykład za zakrętem, wypić za dużo piwa, ewentualnie na przykład kogoś poobrażać. To są ten czas w tym momencie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie mają zbyt dużo z życia, dlatego że to są ludzie biedni, którzy pracują jako szofer, jak jeden jest szoferem, druga jest sprzątaczką, trzeci jest na przykład kucharką i nagle okazuje się, że ci biedni ludzie potrafią z tej swojej celebracji, z tej swojej rytuału wyciągnąć coś, co ich uwspólni i coś, co da im taką odczucie takiego pozytywnego, wspólnego przeżywania czegoś, co ich wiąże. Natomiast ci ludzie, którzy są fantastycznie poinformowani, fantastycznie zorientowani w kwestii tego, że religia to już tak naprawdę jest przeżytek, nikt już o tym nie powinien myśleć, bo to jest w ogóle passé, to w tym momencie to są ludzie, którzy ani nie potrafią się w tym momencie cieszyć sobą, ani tym, co mają wokół siebie, ani nie potrafią znaleźć w tym diamond. Ale wiesz dobrze, że generalizujesz w sposób oczywiście, że tak. W sposób niezbyt faktu. Ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście jak spojrzysz na ludzi, którzy tak całkiem już zwyczajnie i generalnie, że ludzie najbiedniejsi potrafią się dzielić najpiękniej, niekoniecznie dużą rzeczą, ale najczyściej. Natomiast ja jestem... ludzie, którzy posiadają, ważą, zastanawiają się, ja dam więcej, dam mniej, a jak się będę w tym czuła, czy nie będę się czuł dyskomfortowo, a co by zrobić, żeby czuć się komfortowo. Więc to jest wiadomo, że to jest generalizacja. Natomiast tej wspólnej, ważnej czynności, którą jest Boże Narodzenie tych ludzi, nie może w taki sposób łatwo odrzucać ze względu na to, że to jest coś dobrego i pozytywnego. I jeśli tylko jest w stanie im w jakiś sposób
zbliżyć ich do siebie i pokazać swoją wartość nawzajem, to już jest warte tego, żeby to mimo wszystko kontynuować. Zgodzę się z tym po części, ale po części będę tutaj takim głosem takiego chłodnego powiewu wiatrów północy i powiem, że mnie to się jawi troszeczkę, to jest takie uświadomienie w tym momencie, na bieżąco, że to jest kultura niewolnicza, ja to tak sobie nazywam. Pewne zachowania socjalne, pewne właśnie tradycje, rytuały i tak dalej są kulturą niewolniczą. To znaczy, co to znaczy? Mamy społeczeństwo, które generalnie było na ziemi uciśnione od ho, 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 ho. Zawsze większość była tak naprawdę robotnikami i nie miała wiele do powiedzenia. I w tym momencie kultura niewolnicza polega na tym, że niewolnicy, żeby po prostu nie zwariować, to tworzą sobie w obrębie swojej kultury, swojego standardu życia, jak żyją, jak mają rzeczywistość, tworzą sobie po prostu takie wentyle bezpieczeństwa, takie rzeczy, które mówią im, że jednak jesteśmy kimś ważnym, że jednak jesteśmy tutaj po coś, że jednak może się coś zmienić na lepsze. I takim motywem jest oczywiście dla mnie, teraz tak sobie to zobaczyłem, pomysł na to, że wśród zwykłych ludzi, najprostszych, przychodzi na świat, prawda, Syn Boży, że to właśnie z nich, czyli z tych uciśnionych, przychodzi ten, który ma ich wybawić. Więc to jest taki, ja to nazywam tak troszeczkę może chłodno, ale elementem kultury niewolniczej. Ja tutaj nie mówię tego na zasadzie takiego, nie chciałbym, żeby ktoś się jako nazwany niewolnikiem, żeby się obraził, bo ja się czuję w tym momencie tak samo niewolnikiem, jak osoby, o których myślę, ponieważ uważam, że generalnie społeczeństwo, nie na zasadzie samej religii, ale mówię jako całokształt na ziemi, że społeczeństwo mamy generalnie ziemska kultura, to jest kultura niewolnicza. Jest rasa panów, garstka wybranych, a reszta jest po prostu ustawiona całym systemem socjalnym, całym systemem religijnym, całym systemem gospodarczym, jako po prostu kultura niewolnicza. Ja uważam, że nie powinniśmy tutaj mieć złudzeń i nie powinniśmy szukać innych słów na nazwanie społeczeństwa na Ziemi. Ja uważam, że to jest stricte po prostu kolonia niewolników na planecie Ziemia. Co nie zmienia faktu, że to nie oznacza oczywiście, że patrzę na sprawę bardzo tylko negatywnie, bo uważam, że jak na niewolników jeszcze się nieźle trzymamy na te wszystkie tysiąclecia i tak dalej, jeszcze te na przykład, co dzisiaj żeśmy powiedzieli, nasze poczucie związku z otaczającym nas światem naturalnym, czyli nie z systemem jako systemem, ale ze światem naturalnym, cały czas funkcjonuje, cały czas gdzieś jest w różnych kulturowych obyczajach przekazywane, istnieje i jednak mimo wszystko ma się nieźle jak na po prostu te warunki, bym powiedział, więc dlatego ja powiedziałem, że to mi się kojarzy tak, a nie inaczej, natomiast no, nie mówię tego na zasadzie, że ja to odrzucam i mówię o tym z pogardą. Ja uważam, że po prostu wszyscy w tym siedzimy, że to jest właśnie cały obraz świata, który przyjęliśmy za normalny, za normalny. Właśnie to jest to kluczowe słowo. Przyjęliśmy tą rzeczywistość za normalność. Tymczasem jest to pewien schemat, pewien ustrój i tutaj jak człowiek troszeczkę się przebudzi, to zaczyna dostrzegać w nim właśnie takie elementy, które ja dzisiaj nazwałem sobie tutaj kulturą niewolniczą dla celów roboczych. Także to tyle z wieści wiatru chłodnej północy. Wiesz co, to jest, myślę, że też troszkę tak, że odrzucając kulturę niewolniczą i postrzegając na przykład religię i wierzenia jako jakieś takie elementy, które nas jeszcze bardziej gdzieś w tej kulturze niewolniczej lokują, człowiek prędzej czy później będzie potrzebował, znaczy może nie substytutu, ale czegoś, co nie tylko zastąpi, ale i będzie i ponad wszelkimi religiami i wierzeniami. I nie można od razu widzieć, że to jest element negatywny przez stwierdzenie na przykład, że to jest tylko i wyłącznie kultura niewolnicza. Wszystko, co się z nią wiąże w tym wypadku, może nas tylko i wyłącznie w tym przekonaniu uświadczać, umacniać, dlatego że my potrzebujemy czegoś w zamian.
Więc jeżeli człowiek będzie świadomy tego, jest już na przykład tego świadomy, że tak właśnie wygląda nasze społeczeństwo i tak wyglądają relacje między ludźmi, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, to już jest wystarczająco dobrze. Natomiast na to miejsce trzeba zbudować coś nowego. I to się tylko tak wydaje. Wielu ludzi twierdzi, że każdy z nas buduje własną rzeczywistość, ale to jest raczej takie granie tylko i wyłącznie swój własny gwizdek, dlatego że pozornie organizujemy sobie rzeczywistość wokół siebie, uważamy, że świat jest taki, jaki byśmy chcieli, żeby był w naszych własnych głowach, to się nie ma nijak do rzeczywistości i tracimy ten taki wspólny element takiego wspólnego myślenia o sobie nawzajem, a właśnie tradycje być może są szansą na to, żeby ludzie nadal utrzymywali ten wewnętrzny kontakt, że jesteśmy grupą ludzi, którzy są w taki, a nie inny sposób pokrzywdzeni przez religię, przez historię, pokrzywdzeni przez pewną klasę rządzącą, natomiast wewnątrz siebie czujemy się wspólnie, czujemy się spójni, czujemy się, że na przykład zależy nam na sobie i dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować coś więcej. Dopiero wtedy, kiedy będziemy w stanie opieć swoją nową, nazwijmy to tak w cudzysłowie, religię, wierzenie w to, że pracując wspólnie na przykład dla dobrego celu jesteśmy w stanie osiągnąć więcej i dzięki temu na przykład osiągnąć pokój na ziemi i ewentualnie dobrobyt, to w sposób będziemy mogli do tego dojść tylko i wyłącznie w sytuacji, w której będziemy się czuć wspólną jednością. A spójrzmy sobie prawdzie w oczy, nawet jeśli nie jesteśmy osobami religijnymi, które praktykują, lubimy się czuć w jakikolwiek sposób jednością z innymi ludźmi. Rozmawiamy tym wspólnym samym językiem, mamy te same na przykład kulturowe korzenie, mamy takie same religijne, czy wyznaniowe, czy rytualne przyzwyczajenia i to wszystko powoduje, że w tej samej niewolniczej kulturze czujemy się mimo wszystko jednością. I teraz cały widz polega na tym, żeby nie dać się ośleć, a jednocześnie umocnić i scentralizować to właśnie to poczucie jedności i poczucie tego, że gdzieś pomiędzy nami jest taka wspólna siła, którą możemy wyciągnąć. Tak mi się właśnie wydaje, że takie zupełne odrzucenie tradycji, zupełne odrzucenie kultury, religii może powodować, że wydarzy się taki czarny scenariusz, o którym mówiłeś, że ludzie po prostu oddryfują od siebie i mimo tego, że będą oddaleni od siebie o 2 metry, to w rzeczywistości będą je dzielić nieprzemierzone oceany samotności i braku zrozumienia. Więc może to trzeba spojrzeć na to troszeczkę w taki sposób. Dlatego właśnie potrzebujemy tych wentyli bezpieczeństwa w systemie, który nie sprzyja wzajemnej otwartości, pełnej uczciwości i tak dalej, no bo nasz system gospodarczy jest mocno drapieżniczy, bym go tak może ujął. I dlatego potrzebujemy wentyli bezpieczeństwa, które prowadzą nas do stanu właśnie tego naturalnego, który, tak jak powiedziałeś, potrzebujemy go, bo on jest dla nas po prostu wewnętrznie naturalny. Dlatego być może właśnie o to chodzi za świętami, że pomimo, że system gospodarczy, system takiego funkcjonowania praktycznego w tym momencie jest drapieżniczy, jest na zasadzie systemu wzajemnej eliminacji i bronienia tego, co swoje, ale przychodzi czas świąt i my w tym momencie mamy ten wentyl bezpieczeństwa, gdzie chociaż na chwilę wracamy do stanu, który być może jest właśnie naszym stanem naturalnym. Także ja mówię to pod kątem pozytywnym, że te wentyle bezpieczeństwa są, ponieważ one są ostatnią, być może ostoją tego, co jest dla człowieka właśnie najbardziej wewnętrznie, na poziomie przynajmniej wewnętrznym, naturalne. Na poziomie zewnętrznym jesteśmy już bardzo mocno przysposobieni jako drapieżniki w większości przypadków, ale na poziomie wewnętrznym, jak tak wychodzimy na chwilę poza ten system funkcjonowania na zasadzie tych gospodarczych wzorców i tak dalej, no to co zostaje, to są pozytywne relacje. Potrzeba, tak jak powiedziałaś, bycia ze sobą, stąd nawet w systemie niewolniczym kształtuje się kultura, która na każdy możliwy sposób stara się jednak tam, gdzie się da, te pozytywne potrzeby mimo wszystko realizować. No poniekąd dlatego my niewolnicy, że tak
będę jeszcze tak celowo tego słowa tutaj używał, ale dlatego my niewolnicy idziemy do knajpy się napić wspólnie piwa, ponieważ to jest nasze bycie razem. Dlatego idziemy na przerwie pogadać ze sobą, bo to jest nasze bycie razem. I tak naprawdę, jak się zastanowić, to człowiek na ile może, to stara się na każdym kroku tak funkcjonować. Niestety, tak jak tutaj, nie wiem, czy zauważacie również, system jakby funkcjonowania gospodarczego przede wszystkim, bo to jest ta zależność gospodarcza, jakby tak wykształcił te odruchy negatywne, konkurencja, budowanie wokół siebie muru i tak dalej. Ale kiedy nie jesteśmy w ramach tego systemu, my nagle wychodzimy na raczej towarzyskich i takich właśnie potrzebujących tego kontaktu. Jeżeli ktoś się nie zatraca w takich wzorcach tych takich drapieżniczych, to jednak cały czas w nim to funkcjonuje i z tego korzysta. Także to są te wentyle bezpieczeństwa, ja to traktuję jako takie przejawy właśnie naszych naturalnych potrzeb i naszego naturalnego stylu bycia. I tutaj uważam, że cały system, że system gospodarczo-polityczny jest tworem po prostu sztucznym, negatywnym, jest w ogóle jakąś bardzo dziwną strukturą. Jak ktoś mądry powiedział, aż trudno uwierzyć, że ludzie wyskoczyli z takim pomysłem pierwotnie, że w tym momencie ludzie to jakby kultywują i korzystają z tego, ale że kultura, która wcześniej funkcjonowała na Ziemi, a przecież była mocno związana z siłami natury i byliśmy dużo lepiej zintegrowani z otaczającą nas rzeczywistością i funkcjonowaliśmy w niej sobie bardzo dobrze. Więc trudno aż uwierzyć, że człowiek jako człowiek w pewnym momencie wyskoczył z takim pomysłem jak współczesna cywilizacja, która jest po prostu, no, pokusiłbym się o stwierdzenie kwintesencją po prostu jakiegoś sztucznego, negatywnego tworu, bo to inaczej trudno nazwać. Jest to sztuczny, negatywny mechanizm, który jest oczywiście bardzo dobrze skonstruowany na tyle, żeby on się powielał, replikował i cały czas działał. Natomiast jest to pomysł, który jakby tak naprawdę nie pasuje do ludzi, tak bym powiedział, z takiej szerszej perspektywy. Być może teraz żeśmy się tego bardzo nauczyli i dlatego to sami przenosimy z pokolenia na pokolenie często, ale tak naprawdę u podstawy to, jak się zastanowić, to troszeczkę nie pasuje do nas, bym powiedział. I święta, i nasze święta, nasze potrzeby, nasze wentyle bezpieczeństwa jakby przypominają o tym, że ten system, w którym pływamy i funkcjonujemy na co dzień, że to nie do końca jesteśmy my, nie do końca jest to, co jest dla człowieka tak naprawdę ważne i potrzebne. Czy myślę, że ktoś po prostu w tym momencie dawno, dawno temu zbyt dobrze wyjrzał się naturalnym mechanizmom wszechświata do tego, żeby organizować materię w wyższe stany bytu i po prostu w tym momencie wziął to na siebie i pomyślał sobie, a co by było, gdyby tak zorganizować społeczeństwo tak, żeby stanowiło byt wyższego szczebla na przykład. Natomiast sam fakt, że zostało to pomyślane i zostało to wcielone, już mówi o tym, że zostało to wcielone i pomyślane wbrew naturze i wbrew w jaki sposób to wszystko potrafi funkcjonować, dlatego że kiedy widzimy las, widzimy drzewa, wszystkie drzewa stanowią wspólny las, każdy jest ze sobą powiązany pewną jakoś tam systemem wartości, natomiast każde drzewo rośnie sobie samo jakby w swoim własnym zakresie, więc nie trzeba organizować lasu do tego, żeby zaczął rosnąć. I podejrzewam, że to tak właśnie mniej więcej tak to wyglądało, że ktoś po prostu miał bardzo dobry PR, gdzieś po drodze miał świetny pomysł, ale troszkę rozminął się z naturą i nie za bardzo sobie w tym momencie może zapomniał, że czasami niektóre rzeczy trzeba po prostu oddać naturze i pozwolić jej działać. No ja podejrzewam, że to nie była pojedyncza osoba, czy pojedyncza, że to nie był taki pojedynczy przypadek pomysłu. To naprawdę wydaje się bardzo dopracowany system, który został nałożony na system wcześniejszy. Tak to może obrazowo ująć. Oczywiście tutaj możemy już mocno rozmyślać, gdybać, a odbiegamy od kwestii świętowania.
No ale to tak a propos właśnie świętowania, który jest wentylem bezpieczeństwa i który jest pozytywnym wentylem bezpieczeństwa, który nam przypomina o naszych naturalnych potrzebach i bardzo dobrze, że tak jest, bardzo dobrze, że mamy Dzień Wszystkich Zmarłych, gdzie myślimy o wcześniejszych pokoleniach i o naszej łączności ze światem duchowym. Dobrze, że mamy Wielkanoc, gdzie jednak jest to poczucie świętowania narodzin nowego nadal obecne, bym powiedział. I dobrze, że mamy Boże Narodzenie, które jakkolwiek jest historią być może oparto na skleceniu jakichś tam zasłyszanych elementów w jedną całość, ale tak naprawdę, tak jak tutaj Monika powiedziałaś, liczy się w tym tak naprawdę ta integracja między ludźmi. Ja to jak najbardziej uważam, że tak, to jest potrzebne i to jest bardzo dobre. Każda okazja zresztą do tego, żeby się integrować, żeby po prostu poprawiać te relacje, podwyższać standardy i tak dalej, że to jest każda okazja jest dobra, a jeśli jest nią jakiś tam element historyczny, to być może jeszcze nawet lepiej, bo łączy nas troszeczkę jednak w takiej ciągłości z poprzednimi być może pokoleniami, być może po prostu jednak jest to ten taki pozytywny element ciągłości kulturowej, która to kultura się zmienia cały czas jednak, ale jest, jak byśmy powiedzieli dzisiaj, dodawane są czasami zmieniane niektóre elementy tych świąt i tak dalej, a tak naprawdę daje nam to poczucie jakiejś ciągłości, czyli w pozytywnym znaczeniu tej spójności z całością, z poprzednimi pokoleniami, czyli my stajemy się częścią całości, czyli mamy też poczucie, że po nas przyjdą następni i będzie ta ciągłość jakby zachowana, to jest akurat człowiekowi potrzebne i to jest raczej dobra rzecz. No, na zakończenie powiem, że brakuje nam w tym całym ogólnoświatowym kalendarzu świąt i celebracji takiego święta, które pozwoliłoby nam przypomnieć sobie wszystkim, że tak naprawdę nie to, jaki mamy kolor skóry, jakiej religii pochodzimy, czy jakim językiem mówimy, z jakiego kraju wyrośliśmy, że tak naprawdę o czym rozmawialiśmy, to pogańskie święto mówi tak naprawdę o tym, że wszyscy należymy tak naprawdę do tylko i wyłącznie jednego kręgu i chyba nie wiem, czy jest na świecie jakakolwiek religia, czy jakiekolwiek wyznanie, które posiada rytuał, czy posiada jakąś celebrację święt, które mówiłoby o tym, że niezależnie od tego, z jakiego plemienia pochodzimy, czy z jakiego kraju paszportem się legitymujemy, że tak naprawdę to wszystko jest tylko i wyłącznie jeden obraz, kiedy zawiśniemy sobie gdzieś tam na orbicie i spojrzymy na dół i tak naprawdę nie widzimy granic, nie widzimy historii, nie widzimy poprzednich pokoleń i przyszłych pokoleń, tylko i wyłącznie to, co w chwili nas otacza. I chyba, tak jak mówię, nie ma takiej grupy społecznej, która byłaby w stanie zdobyć na odwagę, żeby się poczuć odpowiedzialną za wspólnotę i wziąć jakby na siebie właśnie kwestię tego, żeby zauważyć, docenić i celebrować taką bliskość. No i też powiedzmy sobie, że kiedyś przecież znowu odwołując się do kultur wcześniejszych, o których możemy się wiele nauczyć. Tak się czasami zastanawiam, może my je też trochę idealizujemy, pewnie po części tak, ale jednak zapiski historyczne mówią nam o pewnych rzeczach i jedną z takich rzeczy jest to, że w większości przypadków, kiedy ludzie mieli różnych swoich bożków, swoich bogów lokalnych i tak dalej, to nie stanowiło dla nich nawzajem problemu. Spotykali się i rozmawiali. Mówi, ja teraz tutaj składam ofiarę temu i temu Bogu. Aha, a ty co? A ja tutaj coś innego. I bez problemu. No to dopiero później, kiedy zaczęły się podboje religijne pewnych po prostu wykształconych już grup, zaczęło się szerzyć takie coś, że jest konkurencja, że tutaj musimy
wymyślić i trzymać się jednej wersji. To nie mówię nawet o chrześcijaństwie, bo w Egipcie chociaż były takie akcje jak słynny Echnaton i tak dalej, Bóg Słońce, który nagle stwierdził, że będzie jedynym Bogiem Słońce, po czym mu się nie udało i za karę kapłani go wytarli z kart historii. Wszędzie, gdzie były jego wizerunki, to potem niszczono. Takie historie w wielu miejscach na świecie się powtarzały, ale dopiero w pewnym momencie, kiedy zobaczono, że jednak poprzez wierzenia, poprzez religię można sprawować władzę, kiedy się wykształciły właśnie te kasty kapłańskie. Natomiast wcześniej, kiedy sprowadzimy to na grunt zwykłych ludzi, to dla zwykłych ludzi to nigdy nie było problemem i dzisiaj też nie jest problemem. I te wszystkie w tym momencie konflikty na Bliskim Wschodzie, konflikty i nieraz tragiczne w skutkach, tak jak mamy w tym momencie Izrael, który robi tam niezbyt przyjemne rzeczy z Palestyńczykami. I w wielu innych miejscach, to tak naprawdę jest to napędzane przez polityków, przez władzę dla interesów tychże grup władzy, tychże grup interesu. Natomiast dla zwykłych ludzi to nigdy nie było problemem. Dopiero jeżeli im się to zaszczepiło i wmówiło, no to zaczynają się dopiero wówczas jakieś tam konflikty na tle religijnym. Ale dla większości ludzi nawet tak samo dzisiaj, jak i kiedyś, nie stanowiło to problemu, więc tutaj trzeba oddzielić to polityczne wykorzystanie pewnych wierzeń, a to, co zwykły człowiek czuje i wie, a zwykły człowiek wierzy w to, co wierzy i to jest jego życie, jego prawda. Natomiast w większości przypadków nie mamy problemu z tym, że ktoś wierzy w coś innego i tak być powinno. I tak było w dawnych kulturach. Nie było do pomyślenia, żeby się wzajemnie zabijać i eliminować z powodu tego, że ktoś ma jakieś tam inne bóstwo swoje. Każdy miał coś swojego, każdy miał swoją wizję świata. Każdego wizja świata była wizją prawdziwo, bo była jego własnym doświadczeniem, jego własnym postrzeganiem, więc to zresztą jest obecne w kulturach szamańskich, że w szamanizmie generalnie wszystko, co się postrzega, to jest rzeczywistością swego rodzaju. Nie ma fikcji, jest tylko rzeczywistość. Czy to jest świat duchów, czy to jest świat wizji, czy to jest świat materialny, to wszystko jest jedno wielkie doświadczenie, jedna wielka prawda osobista, natomiast nikt nie wpada na to, żeby stawiać swoją prawdę osobistą nad prawdą osobistą innej jednostki, która miała inne wizje, inne przeżycia i tak dalej. Więc możemy się dużo od kultur tych mocniej osadzonych w naturze nauczyć i mam nadzieję, że ludzkość tutaj odkryje też, że jest na nowo odkryje, przypomni sobie, że jesteśmy częścią natury, częścią ziemi i że nie możemy funkcjonować bez żadnych konsekwencji w oderwaniu od tego, eksploatując i niszcząc otaczający nas świat, bo nawet jeżeli człowiek zdoła przetrwać, a zdołałby pewnie przetrwać w środowisku obróconym na modłę taką sztuczną, na zasadzie będziemy sobie hodować jakieś jedzenie w pastach i w pigułkach, żyć w betonowych mieszkaniach bez cienia dostępu do naturalnej gleby i tak dalej, regulować sobie pogodę i tak dalej, może jesteśmy w stanie to zrobić. Prawie na pewno jesteśmy w stanie to zrobić, ale jakość życia wówczas na Ziemi na pewno nie będzie lepsza niż w kontakcie z naturą i w zgodzie z naturą. Także kwestia po prostu jakości, jakie wybierzemy. Ludzkość przetrwa, ale w jakiej formie i jakie będą konsekwencje decyzji i działań wszystkich nas razem wziętych, no to jest kwestia nadal otwarta i tutaj musimy być bardzo świadomi tego, że naprawdę wybieramy jakość życia nie tylko dla siebie, ale dla naszych dzieci, wnuków, dla przyszłych pokoleń, a również tak naprawdę nawet patrząc egoistycznie dla siebie samych, bo za
40 lat, 50 lat, zależy ile kto ma jeszcze przed sobą życia, ale świat może wyglądać już bardzo inaczej za 10, 20, 30 lat, więc pytanie, co chcemy zastać, ale to już tak szerzej patrząc. No ja już pod koniec też będę musiała za chwileczkę już kończyć. Powiem, że internet w czasach dzisiejszych robi bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o to bycie razem. Tak mi się wydaje, mimo tego, że wielu ludzi uważa, że nie. Natomiast jednocześnie niestety takie kultury, jak kultura religii muzułmańskiej, dostaje dodatkowe narzędzie do tego, żeby jeszcze bardziej pogłębiać różnego rodzaju konflikty. I to takie konflikty nie na poziomie politycznym, nie na poziomie gdzieś wysokich polityków, którzy rozmawiają ze sobą przy mało okrągłych stołach, ale wśród zwykłych ludzi. Między innymi jest w tej chwili taki wykładowca, po angielsku to się nazywa, mówi się o nim scholar, który się nazywa Zahir Naik, który został mi zlecony, kiedy rozmawiałam z pewnym muzułmaninem na temat tego, jak się odchodzi od religii, kiedy przestaje się odczuwać jakby utożsamienie się z pewnymi rytuałami właśnie. I on powiedział, że no w takim razie wszystkiego tego, czego szukasz i wszystko to, o czym mówisz, powinnaś znaleźć w Koranie, powinnaś zacząć czytać Koran i zobaczyć, że w nim są wszystkie odpowiedzi na wszystko zawarte. No i polecił mi właśnie za Kira Naika do tego, żebym go posłuchała i nie polecam. Nie polecam z bardzo prostego tego powodu. Ten człowiek mówi przez internet do milionów młodych muzułmanów naszego pokolenia i jeszcze pokolenia młodszego od nas. Daje recepty, które wyszukuje w Koranie na praktycznie każde zadane pytanie, ale przede wszystkim jego... On jest w tej chwili tak bardzo, bardzo popularny jak przeciętny celebryta w krajach zachodnich, więc każdy o nim mówi, każdy chce go słyszeć, każdy jak najbardziej stosuje się do jego nauk, ale jego nauki są oparte na bardzo prostej rzeczy. Na pytanie na przykład, dlaczego muzułmańskie ośrodki kultu mogą być budowane na przykład w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, praktycznie co chwileczkę gdzieś tam powstaje jakaś budowla muzułmańska, religijnego oczywiście przeznaczenia. Na pytanie, dlaczego z kolei w krajach muzułmańskich nie może być pobudowany na przykład kościół katolicki czy kościół protestancki, on odpowiada w bardzo prosty sposób, ponieważ wasze religie są w błędzie. Tylko i wyłącznie nasza religia jest słuszna, prawdziwa, właściwa, twierdzi to, co jest, to twierdzi, jest słuszne, właściwie jedyne. I tak jakbyś nie dopuścił na przykład w szkole nauczyciela, który matematyki, który stwierdzi, że 2 dodać 2 jest 3, i tak samo jak nie dopuściłbyś do nauczania nauczyciela, który stwierdzi, że 2 dodać 2 jest 6, tylko tego, który stwierdzi, że 2 dodać 2 jest 4. I my twierdzimy, że 2 plus 2 jest 4, dlatego nam wolno budować kościoły wszędzie na świecie. Wy wszyscy się mylicie, dlatego wam nie wolno, nie tylko nie powinno być wolno stawiać kościołów w naszych krajach, ale w ogóle na świecie powinniście być zabronione mieć wyznawanie waszej wiary ze względu na to, że jest błędna. To jest człowiek, który... Tak, to jest dokładnie. To jest człowiek, który kształtuje w tej chwili światopogląd młodych muzułmanów w Wielkiej Brytanii. On jest na ustach praktycznie wszystkich ludzi, z którymi rozmawiamy, z muzułmanami, o których rozmawiamy na temat religii i innych rzeczy. Więc, wiesz, to jest odwieczny konflikt, to jest odwieczny konflikt wszystkich religii, które zeszły do tego poziomu właśnie klapek na oczach. Nasze jest jedynie prawdziwe i nie mamy nawet o czym rozmawiać, bo nasze jest jedynie prawdziwe i stąd mamy stulecia wojen po prostu, gdzie żadne inne, jak to się słusznie mówi, żadne inne powody nie odpowiadają za tyle ofiar w historii, jak właśnie powody zabijania w imię Boga w cudzysłowie. Także... No w tym momencie ja robię określenie, że nigdy nie dojdzie do żadnego konsensusu w sytuacji, w której ludzie, którzy posiadają gdzieś tam w głowie
szarą masę będą podpierać się argumentami w dyskusjach o religii, argumentami paralogicznymi, które twierdzą na przykład, że Koran czy religia muzułmańska jest jedyną słuszną, ponieważ tak jest napisane w Koranie, że Koran, w Koranie jest napisane, że Koran jest jedyną słuszną religią. Dopóki ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest zdanie kompletnie z natury nielogiczne, tak długo będą, nie będą widzieć w tych słowach, w tych zdaniach niczego, co jest negatywne i niczego, co zasługuje tylko i wyłącznie na to, żeby to po prostu odrzucić i zapomnieć. Jasne. No i to jest, cały widz polega na tym, że tak jest ze wszystkimi religiami. Dopóki będziemy wydawać nam się, że nasz świat kształtuje religia, a nie to my kształtujemy religię, którą wyznajemy, no to daleka droga nas pewnie nie będzie czekać, bo prędzej czy później któryś z tych krajów zapragnie nam udowodnić, że rzeczywiście nie zasługujemy na to, żeby nasze kościoły stały tam, gdzie stoją, i pośle po prostu kawał metalu z czymś brzydko pachnącym w środku. No i na tym się skończy dyskusja na temat religii. No i tak samo na pytanie do tego człowieka, czy to przypadkiem nie jest niebezpieczne dla wyznawania praw człowieka, on powiedział, że tacy ludzie, którzy nie zgadzają się z tym zdaniem, nie zasługują na prawa człowieka. Więc prędzej czy później ktoś to weźmie za bardzo do serca i no i wtedy dopiero będziemy się konować o tym, jak tak naprawdę religie, celebracje i rytuały mogą mieć wpływ na życie normalnych ludzi na co dzień. Jasne, ale z jednej strony jest to odpowiedzialność tych nauczycieli, ale z drugiej strony to jest odpowiedzialność każdego jednego człowieka, żeby myślał samodzielnie, żeby po prostu nie brał tak, jak ktoś mądry mu coś, prawda, mówił mądry w cudzysłowie, więc tak musi być. No, jeżeli ludzkość nie będzie w końcu myślała przytomnie, to po prostu nie warto, żeby istniała. Tak ja się pokuszę o takie stwierdzenie, że jeżeli jesteśmy tak tępi po prostu, że po tylu stuleciach, po tylu tysiącleciach, żeśmy się nie nauczyli niczego i wrócimy, chcemy wracać do tego, co już było wielokrotnie, to naprawdę nie widzę powodu, żeby eksperyment pod tytułem Człowiek był kontynuowany. Chyba że ktoś po prostu no, lubi takie klimaty, to życzę mu powodzenia tutaj w dalszych inkarnacjach. I następny, proszę. Tak, ale odbiegliśmy już tak od głównego tematu, który dzisiaj myślę, że wypada już zakończyć. Za nami prawie 3 godziny. Ja serdecznie dziękuję tym osobom, które tutaj nieprzerwanie były z nami na czacie. Widzę, że nie ma za co. Co się zasłuchają. Cześć Przemek, jak się spało? Cześć. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że temat zainspirował, a w kwestii świąt tak na do widzenia. Uczmy się i wykorzystujmy mądrość, którą tradycje nam przekazują. Jednocześnie pozostawajmy otwarci, miejmy otwarty umysł, otwarte oczy, umiejmy się w pozytywny sposób zmieniać. Jeżeli dana tradycja niesie ze sobą pozytywny ładunek, korzystajmy. Jeżeli okazuje się, że bardziej nas hamuje niż rozwija, to należy jednak się zastanowić nad nią głębiej. I mam nadzieję, że święta będą dla Was bardzo fajnym przeżyciem w tym roku. Zresztą w ogóle każde jedne, jak żeśmy powiedzieli, są różne rodzaje świąt, które do różnych emocji, różnych sfer życia się odnoszą, więc to bardzo dobrze, że są takie przypomnienia, takie troszeczkę kotwice. Mam nadzieję, że w tym sensie pozytywnym one będą dla Was pracować. I oczywiście korzystajcie, cieszcie się ze świąt, wykorzystajcie ten pozytywny ładunek, dostrzeżcie ten pozytywny ładunek, jakkolwiek tutaj żeśmy powiedzieli, że różnie bywa z tą przekazem historycznym, z intencjami, ale tak naprawdę sprowadza się to do tego, jak na to spojrzymy i co dla siebie wyciągniemy. I tym się kierując możemy naprawdę wyciągnąć pozytywne rzeczy. I tego każdemu z Was życzę. Jak najbardziej. Ja mam go jeszcze taką nadzieję, że słuchacze będą chcieli podzielić się z moimi opiniami, na przykład jutro na stronie projektu Infinitus, na przykład na Facebooku, żeby można było przeczytać, co sądzicie na ten temat.
jakie są wasze właśnie opinie, których nie możecie jako tako wypowiedzieć ze względu na to, że nie bierzecie udziału czynnego w aukcji, ale byłoby bardzo miło, gdybyście się wyrazili na temat tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. No, także ja dziękuję. My tutaj właśnie, czat ja tylko bardzo pkuję szybciutko już, bo zaraz tutaj widzę, że będę miała inwazję, spraw do załatwienia i dziękuję bardzo wszystkim za czas, który poświęciliście na to, żeby nas posłuchać i było mi bardzo miło i dziękuję w takim razie i życzę miłej nocy. Ja również dziękuję. Ja dziękuję również, mimo że byłem bardziej duchem niż ciałem i umysłem. Ale zapraszamy na kolejne audycje. Udzielajcie się koniecznie na forum i dobrej nocy. Ja tutaj jeszcze raz dziękuję czatowiczom. To, co tutaj pisaliście, cały czas starałem się czytać i śledzić, także jest to coś, co do nas tutaj trafia, więc nie idzie to zupełnie w próżnię. Serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia w następny poniedziałek. Pa, pa.